Dobry wieczór Państwu. Witam razem ze swoim kotem na kolejnej KHT. Zobaczymy, zaraz się powinna zacząć, więc miejmy nadzieję, że się zacznie, bo nie widzę na razie. Kita nie chce jak zwykle nic powiedzieć, i sobie pójdzie. Kizia. Ach ty, rozrabiaro jedna. Ach ty, moja Kita, rozrabiaro. Zaraz muszę tu wyłączyć już do rzeczy, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. O, już nie przeszkadza, także... Jeszcze raz, dobry wieczór, dzień, dobry. Kot tutaj siedzi. No dobrze, kot, już idź sobie. Idź sobie, koci już. Idź, 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 malutka. No, przywitała się to dobrze. No. Witam Państwa. Jaka pogoda w Rumunii, dobry wujek? Nie wiem. Aha, a propos tego pytania, które Pan zadał wcześniej, Panie Dobry Wujku. Czy Panie normalny, czy nie czytając tej wszędzie o apokalipsie? Proszę Państwa, czasy są apokaliptyczne, rzeczywiście. I... Takie... I wcale bym się tak, tak się nie, nad tym nie... Nie uważałbym tych, którzy zaczynają myśleć o apokalipsie za kompletnych wariatów, bo nie są wariatami. Nie, nie, proszę Państwa. Widać wyraźnie, że następuje jakieś przewartościowanie i zmiana systemu. Trochę o tym będzie ta KHT, to właściwie będzie KHT o niczym, go chciałem ją tak nazwać, o niczym po prostu. Trochę filozofii dla ubogich, cudzysłowie, czyli zapomniane pojęcie. Dlaczego filozofii dla ubogich? Po prostu napisałem dzisiaj rano sobie również takiego posta, którego, którego fragment chciałem przeczytać. Żyjemy w czasach materializmu konsumpcyjnego, zmiany pól semantycznych, pojęć podstawowych oraz pustki etyczno-moralnej otoczonej krzykliwymi frazesami ideologicznego przemysłu reklamowego. Inżynieria dusz pozbawia ludzi empatii. Brak empatii właśnie prowadzi do ostatecznego zwycięstwa cywilizacji śmierci. Wierzę jednak, że ludzie to mięso wyborcze, ten inwentarz mówiący, ten tak zwany suweren ulubione słowo Herenfolku. Zrozumie wreszcie i zaszcie czuć, a nie tylko spożywać, proszę Państwa, bo to jest moim zdaniem problem dzisiejszych, problem dzisiejszych czasów. To jest przede wszystkim. Kompletne przedstawienie pojęć. Każde pojęcie ma pola semantyczne, proszę państwa. Jest pole semantyczne, szersze, węższe i tak dalej. Tutaj fachowcy niech się o tym wypowiadają. Ja mówię o wiele, mówię raczej prostym, a nie naukowym językiem, nie chcę mówić właśnie. E Anno, potem porozmawiamy, potem powiemy o tym, o to, co się o niektóre pytania, ale już nie nazwę tego question answer, bo jak nazywam question answer, to wszyscy, to YouTube zaczyna od razu krzyczeć, że się do niczego nie nadaje i że w ogóle to przekracza jakieś, sam tytuł przekracza jakieś, nie wiem, ustalenia społeczności, sami nie wiedzą, o co chodzi. Nie wiem, proszę Państwa, to ich sprawa, niech mają właśnie. I, i proszę Państwa... Tak się zdecydowałem troszeczkę o tych pojęciach pogadać. Oczywiście chodzi o pojęcia podstawowe, proste, które są podstawowe. To, to jest tym, co się na przykład nazywa w matematyce aksjomatami, i w, czy w fizyce, czy w różnych nauce aksjomatami po prostu. No niestety, myśmy już zapomnieli to, takie słowa jak patriotyzm, którego, który jest bardzo proste. Albo się jest patriotą, albo nie. Albo się jest patriotą swojego kraju, albo nie. Prawda? A dywagacje na ten temat są moim zdaniem bzdurne, takich jak honor, odpowiedzialność, wszystko staje się tak, jak mówią to piękni anglosasi, flexible, prawda? Czyli po prostu. Czyli po prostu... Słowa zmieniają no tyle, wszystko można w nie wsadzić. To jest totalną bzdurą. To, co mamy, proszę Państwa to, to, co mamy, proszę państwa, w tej chwili, to widać wyraźnie, że ci, którzy rządzą tym światem, oczywiście nie myślą o żadnym rządzie światowym, proszę mnie dobrze zrozumieć, nie o to chodzi tylko o tych grupach, które mają największy wpływ na politykę. To niestety są to grupy, które nie mogą istnieć bez konsumpcji ludzi. Jeśli konsumpcja się zatrzyma, to oni też padną. Niestety. W związku z czym oni cały czas zmieniają, tak usiłują dopasować wszystko, żeby na przykład konsumpcja stała się patriotyzmem. To jest bzdura. Like a Virgin, tak jak guma odgrać. To jest prawda. Żeby konsumpcja stała się na przykład patriotyzmem. Konsumujmy, 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 konsumujmy. Przypomina mi się taki film, nie wiem czy Państwo znacie ten film, natomiast to jest film klasyczny z Malcolmem McDowellem, jedna z trzech części trylogii Andersona o Michaelu Travisie, czyli Szczęśliwy Człowiek z wspaniałymi piosenkami, z wspaniałymi piosenkami, właściwie songami brechtowskimi. Zresztą nie Brecht napisał w stylu Brechta oczywiście Alana Price'a, kiedyś lider zespołu The Animals, tam grał zespół Alan Price Set i tam jest świetna piosenka sell, 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 śpiew, czyli sprzedawaj, sprzedawaj, sprzedawaj za wszelką cenę. To jest właśnie tak pokazane, pokazane, jak to właśnie wygląda, gdzie wszystko staje się ceną i excelową pozycją w zyskach i stratach. To się wiąże ze wszystkim, włącznie z medycyną, z tym, co o czym wczoraj mówiliśmy, z tą tragedią, wczoraj mówiliśmy z przestępstwami, z różnymi historiami, z pojęciem w ogóle generalnie uprzedmiotowienia człowieka jako takiego tucznika pod tytułem, no. Edward Różycki, wróg ludu i na genialne. No, widzi pan. Widzi pan, widzisz Edward. Tak to wygląda niestety. I brak... W to jest również sytuacja, w której erudycja, wykształcenie i należy się tego wstydzić. Chyba, że ma się skończony dziwny uniwersytet z dziwnymi zawodami dopuszczonymi przez, to, przez ten cały konsumpcyjny system. Tak, bo to jest po prostu, jak ja to nazwałem u siebie, proszę Państwa, może mądrze, może nie mądrze, to jest po prostu materializm konsumpcyjny. Przede wszystkim. Nie to, że my wierzymy, bo materializm konsumpcyjny pozwala również na pozwala również na pseudo-wiarę, czyli byleby się w to wszystko nie zagłębiać. Zauważcie Państwo, że wszystko się obraca wokół instytucji. Łącznie z naszymi dyskusjami na temat chrześcijaństwa, na temat wiary, na temat etyki, obraca się wokół instytucji. Jeśli zastosować zasadę Hegla i triadę Hegla, proszę Państwa, jeśli już mówimy o filozofii, kiedy jest pewna teza, która robi swoją antytezę, i ta antyteza tworzy potem syntezę, to od razu Hegla, to można w ten sposób dojść do takiego bardzo ciekawego wniosku, że jest teza, jeśli podstawowa, podstawowe chrześcijaństwo, czy w tym momencie czy jakaś podstawowa idea, jest tą tezą, jeśli nie będę mówił o chrześcijaństwie jakiejkolwiek idei, czy dobrej, czy złej, ta idea wytwarza swoją antytezę na ogół instytucje. A później, proszę Państwa. A później, proszę Państwa, w drodze procesów historycznych, procesów społecznych tworzy się synteza. Tylko pytanie, czy ta synteza, która zawiera na ogół tylko i wyłącznie frazeologię tezy, natomiast cała, całe znaczenia są przesuwane w stronę instytucjonalną tej tezy, czy to jest to samo, czy to nie jest to samo? To jest oczywiście rozmowa może nie na dzisiaj, na niedzielny wieczór, bo wolicie Państwo. Prawdopodobnie pogadać sobie o czymkolwiek, o pewnych sensacjach, i tak dalej. Więc pytajcie, będziemy rozmawiać również na ten temat. Nikt nie chce, proszę Państwa, rozmawiać. Ja nie słyszałem takiego pojęcia. Jestem świeżo po obejrzeniu sobie dzisiejszej kawy na ławę i powiem szczerze, że jestem przestraszony. Przerażony jestem poziomem tych wszystkich polityków, poziomem tej dyskusji, która tam jest. Oczywiście główną tezą było na przykład to nieszczęsne właściwie oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich, więc ja jeszcze raz wyjaśnię dlaczego ja go bronię. Dlatego, że on ma rację. Wielu... Ma rację w wypadku, w tym wypadku. Nie chodzi o to, o to nieszczęsne aresztowanie. Owocowy, dojdę do tego. Nie, jest, nie chodzi o to nieszczęsne aresztowanie. Rzeczywiście są te procedury. Policja musi wykonać te procedury, chociaż uważam, że ten, kto wymyślił te procedury, są głupie, a procedury należy wykonywać jednak z głową i nie jest tak, jak mówią ci wszyscy fachowcy, bo trochę wiem jak to wygląda gdzie indziej. W ten sposób tym bardziej, że dzisiaj obserwowałem aresztowanie dwóch osób, którzy zabili dziewięciomiesięczne dziecko gdzieś to w Polsce też się działo, w Polsce Północnej chyba nie wiem gdzieś to się działo i to aresztowanie wyglądało zupełnie inaczej. A oni też dokonali zbrodni, za którą, na którą należy dożywocie. Yy, problemem jest to, to upublicznił, jak to jest pokazane i genialnie, genialnie. Podstawa pana Patryka Jakiego świadczy o tym, że ta osoba nigdy w życiu nie powinna mieć żadnego tego typu stanowiska. No, przykro mi, tak to jest. Natomiast yy, i tu będę bronił. W tym momencie wybiórczo będę bronił RPO. Tym bardziej, że jeszcze stała się jedna straszna rzecz, że Rzecznika yy, Praw Obywatelskich. Yy, Zaatakowano również jego dziecko, jego 14-letniego syna. Nieważne, czy on ma ten dzieciak kłopoty z prawem, czy nie ma kłopotów z prawem, ale to jest dzieciak. Więc zaczęliśmy robić, i ewidentnie pan Patryk jaki nie chciał powiedzieć, czy to jest dobrze. Czy to, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe? To jest świństwo, proszę Państwa, ponieważ nawet jeśli ja nie zgadzam się z RPO, bo nie zgadzam się w wielu w większości tego, co mówi, zaraz powiem, co bym chciał, żeby RPO w tej chwili zrobił, skoro jest taki mądry, proszę Państwa. Tak, należy pytać o substancję i pojąć, panie Damianie Żurawski, tylko proszę nie używać tutaj tych typowych, naukowych, go barokokowego rokokowania w sprawie przerysowania. Jak to mówił pewien Kabaret, dlatego, że, dlatego, że nie, nie bawimy się tutaj w, w profesorskie bla, 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 tylko po prostu rozmawiamy. Bo między innymi to, że te pojęcia straciły swoje pola semantyczne i przesunęły się, i ta substancja, jak pan powiedział, ta substancja pojęć gdzieś jest jakaś dziwna i daleka. Między innymi dlatego, że nikt nie chce rozmawiać o tych pojęciach normalnie. Tylko z pozycji katedry, a to jest bzdura, a te pojęcia nie są do katedry. Rawa Błaszczyk, dlaczego pan jest złośliwy, niech pan wstąpi do PO? Przecież pan wie dobrze, że to jest ostatnia rzecz, Nie wstąpię do PO. Dlaczego pan jest złośliwy? Bo śmiem, dlatego że RPO w tym momencie broni? Bo broni. Yy, bla, bla, bla. Yy, tak pan uważa, że pierdziele straszne fabazony, to więc umie, pozwolę panu... Yy, a pozwolę panu tu jeszcze być. Nie rozumie pan o co chodzi w tym momencie w tym momencie, proszę Państwa. Uważam, że to jest totalna bzdura. Jak można wykorzystać 14-letnie dziecko? Ja mówiłem Państwu, moje dziecko też jest atakowane przeze mnie. Jak można wykorzystać teraz letnie dziecko w ataku na, na kogoś innego? Pani była ale Nie Pan napowie mi, dlaczego Pan tak napisał. Czy dlatego, że, czy każdy, kto, czy Mając pewne określone, czy mogę, czy muszę popierać bezkrytycznie. Czy pan wie, co to znaczy popieranie bezkrytyczne? To jest PZPR, to jest NSDAP, to są inne rzeczy. O coś mi tutaj się mówi z tym internetem, ale trudno. Właśnie. Yy, yy, bla, bla, bla. Nie do, pozwala mi pan dokończyć. Nie pozwala mi pan dokończyć, nie chce pan zrozumieć. Ten rzecznik nie reagował, panie, że sytuacja trochę mnie na miejscu, to jest dyskusja o takich pierdak czy w przypadku. Panie, wie pan co? Powiedziałem panu, tu chodzi o zasadę. Jeśli zasadę wyłamiemy, to tak, ten rzecznik, ten rzecznik nie reagował, co mu wytknąłem wyraźnie, przy wypadku, przy morderstwie na policji we Wrocławiu i wielu innych sprawach. Ten rzecznik, i dobrze, teraz to przerwę i trochę powiem, panu. Ten rzecznik nie reaguje również w sytuacji, w której Ok, ktoś jest, dlatego że jest celebrytą, uniewinniany, bo okazuje się, że jakaś 77-letnia babcia, osiągając trzecią prędkość kosmiczną, wtargnęła na pasy. A on jechał samolotem. I jest nieważne, że on nie ma prawa jazdy. I on się jeszcze cieszy i te go pokazuje, prawda? Te rzeczniki reaguje i powinien zareagować. Ale w tej sytuacji miał rację, bo może dotyczyć to nas wszystkich. Poza tym uważam, że naganną rzeczą, absolutnie nie do pojęcia, jest atakowanie kogoś. Nawet jak się z nim nie zgadzam, poprzez jego czternastoletnie dzieci, na miłość Bosko, Czy zrobimy, bawimy się we wrogów ludu, w dzieci wrogów ludu? Projektowana przez pana Kamińskiego ustawa o dopuszczeniach do tajemnicy, a proszę wybaczyć, bla bla bla, bla, bo ja trochę wiem na ten temat. Więcej niż prawdopodobnie niż pan, bo pracowałem w takich służbach, jakich pracowałem i wiem, jaka to jest broń, która uderza w dzieci. Między innymi w moje dziecko, jest bzdurą po prostu. Bzdurą po prostu. To aresztowanie, no właśnie. Nie chodzi o to, poproszę Państwa, chodzi o zasadę. Chodzi po prostu o zasadę w tym układzie. I już. No. Yy, I ten rzecznik, który nie rusza, ten rzecznik, który nie potrafi ruszyć. Yy, kto się w tych sprawach, gdzie traktuje się rzeczywiście, w tych sprawach, w których rzecznik nie rusza, jak na przykład rzecznik praw obywatelskich, czy nie chce ruszyć również sprawy tego dziecka, które najprawdopodobniej zostało, w, zostało w odłączone, które prawdopodobnie jest związane jednak ze szczepionkami, ponieważ takich przypadków jest w Polsce 14. I każdy, kto myśli o społeczeństwie, powinien się na tym zastanowić, prawda? No właśnie, zawiesiło nadawanie, panie Bartoszu, tu jest tak, że ja mam niestety tu, gdzie jestem, nie mogę, nie mogę wynająć mieszkania, szuka, może niektórzy wiedzą, gdzie jestem, więc może mi pomogą, może ktoś ma coś, ja nie mogę mieć w tym momencie, w tym momencie nie mogę być, no. Rafał Błaszczyk, nie o to chodzi. Nie mogę, nie wiem i tu mam pewne limity w nadawaniu, więc w internecie inaczej nie mogę, musiałbym mieć doma, mieszkanie, żeby mieć stałe łącze, ale nie mogę tego, bo nie mogę wynająć po prostu. To no. jest ten problem. Rafał Błaszczyk. Ten cały naród jest chore. Dziewczynka zdobryta, jest zamordowana, 32 lata kilku debili się zastanawia, czy kiedyś będzie być, czy nie. To jest chore. Nie nad tym się zastanawiać. Jak ja mam tłumaczyć? To co, chciałby pan, żeby tego faceta powiesili na oczach wszystkich? Chce pan wiedzieć? A widział pan kiedyś śmierć człowieka? Wie pan jak wygląda? Bo ja widziałem. Jak wygląda człowiek zabijany? Chce pan to widzieć? Cieszy się pan? To przepraszam panie Rafale, ale niczym pan się nie różni od tego, który zadał te 33 ciosy nożem. Nie rozumie pan? Jeśli to zrobimy, jeśli nie będziemy w tym momencie mówić o prawie, o zasadach, to nie dziwmy się kolejnym przypadkom typu pan Stachowiak. Zamordowany na posterunku przez z zimną krwią. Też zgodnie z procedurami, prawda? Niech pan się zastanowi, o czym pan mówi. Chodzi również o upublicznienie tego. W, tym, w ten sposób. I ja nie będę po prostu mówił, bo nie będę po prostu mówił już więcej na ten temat, bo widzę, że pan nie chce zrozumieć. Widzi pan tylko jedną rzecz. I to jest przerażające, to jest właśnie to, co mówię, trochę filozofii dla ubogich, zapomniane pojęcia. Brak empatii, proszę Państwa, całkowity brak empatii powoduje to, co jest w Polsce, co widać po polityka. Uważać w wiara w silne, mocne państwo kosztem ludzi, prawda? To nie na tym polega silne i mocne państwo, że dziedzic, drużyna antytorystyczna wejdzie do jakiegoś bandziora i go wyciągnie w gaciach. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Silne państwo to jest wtedy, tylko wtedy wyra, tylko wtedy, gdy ludzie to państwo szanują. A nie osiąga się tego siłą, proszę państwa, bo nikt nie szanuje, ludzie się boją państwa. Nie mylmy szacunku dla państwa przed strachem przed państwem. A to jest głęboko i to jest to jest, to jest, to jest bardzo. I to jest właśnie główna, główna rzecz, która się dzieje w Polsce. Polacy się, Polacy mylą, po prostu uważają, że państwo, którego się trzeba bać będzie państwem silnym. Nieprawda, proszę państwa. Państwo, którego się trzeba bać, długo nie przetrwa. Niestety, tak to jest. Zgadza się Pan z tym, żeby atakować rzecznika RPO, że rzecznika praw obywatelskich, atakować jego dziecka, atakować jego dziecko? Panie Rafał Błaszczyk. Tak, ale co pan mówił? Ale, ale uważa pan, że pokazywanie nawet tego bandziora w gaciach na posterunku i pokazywanie jego twarzy całemu narodowi, to jest coś wspaniałego, to jest dobrego? A pan się postawi w tej sytuacji. Poza tym zajmujemy się wszyscy, powiem szczerze, bzdurą. Na no, dobrą sprawę bzdurą. Powiedziałem jeszcze raz, powtórzę jeszcze raz, skandaliczny wyrok w sprawie pana Stachowiaka, ponieważ prokurator musiał, musząc dać. Jakiekolwiek akt oskarżenia dał, a co go oskarżenie o przekroczenie obowiązków. No. Od kiedy to zabicie człowieka, traktowanie człowieka paralizatorem? Taser to też rodzaj paralizatora. W komisariacie w toalecie nazywa się przekraczaniem, nazywa się przekraczaniem obowiązków. Dlaczego prokurator nie dał na przykład aktu oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci? To jest chore. Proszę Państwa, to jest chore. No właśnie. Zastanówcie się, to jest chore. I tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich absolutnie nie działał. Tak samo nie reaguje, i tutaj to się zgadza, tutaj zgadzam się. Tak samo nie reaguje, tak samo nie reaguje, proszę Państwa, ten Rzecznik Praw Obywatelskich, zupełnie nie reaguje na przykład na uniewinnienie znanego dziennikarza za ewidentne. Tadeusz Adamski jest pan debilem. Ja jestem debilem. Tak pan uważa. Dobrze. mogę być debilem. W związku z czym, Panie Tadeuszu, do widzenia dzisiaj. Koniec. No. Nie, to jest brak empatii, a nie tylko brak poczucia sprawiedliwości. To jest brak empatii, bo nie byłoby tego, gdybyśmy się wszyscy, yy, gdybyśmy wszyscy poczuli trochę, co myśli drugi człowiek, proszę państwa. Nie rozumiecie? Nie rozumiecie. Przecież to o to chodzi. Przecież to o to, w tym, przecież o to chodzi, żebyśmy się po prostu bali. Tadeusz Adamski, jest pan debilem? No proszę, jestem debilem, bo pan się ze mną nie zgadza. Ja nie powiem panu, bo pana nie znam, czy jest pan debilem, czy nie. Możemy zbadać swoje własne inteligencje i zobaczymy, kto z nas jest debilem, kto nie. Po prostu. Rozumie pan? Ale w tej kwestii. Będziemy się, ale w, tej, ale w kwestii właśnie tej, tej kwestii, którą poruszył RPO, tylko tej kwestii, ja się z nim zgadzam, a w dodatku również potępię, bo to sobie do każdego mojego wroga, nawet do tego pana Tadeusza Adamskiego, który powiedział o mnie, że jestem debilem i tych wszystkich hejterów, jeżeli w walce ze mną, jeżeli wyko ktoś wykorzysta do, do walki z nimi ich dzieci, 14-letnie, tak samo to potępię. Rozumiecie państwo? Tak samo to potępię. Możecie się zgodzić albo nie, ale tak jest. Ale tak jest, proszę państwa. No. Anno, a Rosja tam się wszyscy boją, a trwa państwo. No i co z tego? Państwo trwa, bo to jest takie państwo. No. Panie Piotrze, 500 plus wybaczy wszystko pić. 7% poparcia. Każda władza ma swoje ofiary, a wybaczają jej to wszyscy. No właśnie. Dlaczego pan zakłada, że my może być w takiej samej sytuacji, mówiąc, postawmy się w jego sytuacji, Marek A? Yy, możemy, po prostu nie mówię, nie mówię, że o morderstwie, ale w tym momencie może tak być. Może się tak zdarzyć, że okaże się na przykład, że ja, poszukiwany i skazany też, mimo że w życiu nie popełniłem żadnego przestępstwa, ale w procesie, o którym nawet nie wiedział mój adwokat, że się odbył, zostałem skazany. Bo Państwo tak postanowiło, zresztą sprytnie to zrobili, bo nawet najmniejszy wyleku uniemożliwia mi startowanie gdziekolwiek, do czegokolwiek. I o to chodzi w tym. I o to pewnie chodziło w tym wszystkim. Ale ponieważ ktoś przeczyta i policjanci przeczytają, że jestem przeszkolony, bo pracowałem w służbach i tak dalej, no też wejdą, wyciągną mnie w gaciach, na głością pokażą. No i co? O to chodzi, proszę państwa. Marlinda, dlaczego RP nie nie? nie, nie. to dlaczego RPO nie reagował na przykład na obrażanie przez LGBT uczuć religijnych innych Polaków? Ja nie obrażam LGBT. A oni obrażają uczucia religijne innych Polaków, proszę Państwa. Rozumiecie? O to, w tym... o to... też nie zareagował. Też bym bardzo chciał, aby zareagował na ten skandaliczny wyrok w sprawie właśnie pana Najstuba. To tak być nie może, bo gdybym ja czy ktoś z państwa jechał bez prawa jazdy i potrącił kogoś na pasach, nie byłoby, że ta osoba wtargnęła na pasy za szybko, prawda? Inna sprawa, może RPO również zareagowałby na to, co się dzieje z panem, w sprawie pana Ciboszewicza, który też kogoś tam przejechał na samochodem bez atestu, ktoś z państwa by jechał bez atestu. Może ktoś w końcu zareaguje, na no, no, oczywiście zaraz zostanę podany do sądu, bo żona jednego z panów, ważnych panów, mecenasów, prawda, była pijana w samochodzie, no i co, sprawę zabagnią natychmiast. Nie ktoś z państwa, o tym właśnie mówię, o tym właśnie cały czas mówię, proszę państwa, no. Gdzie ten pan, który mnie wyzwał od debili, no. Jak, jak ludzie mogą szanować państwa, kiedy w państwie chyba jako straż pożarna jest w jest cała reszta to szkoda dać? Bo zgadza się. Zgadza się absolutnie. Nie tak się. Jeżeli mamy taką sytuację, o, o dziś jest faza emocjonalnego rauszy agresji słownej, dobrze, to ja pana uwolnię od tej agresji, niech pan spływa stąd. No, koniec. Nie będziemy zwracać. Więc mówię wprost. Mówię państwu wprost, dokładnie. Tak to niestety wygląda. To jest... To, że my po prostu nie potrafimy się zagłębić, w, nie potrafimy się wczuć w pozycję drugiego, nawet najgorszego bandyty, proszę Państwa, zrozumieć, pokazać, poszukać, bo dla mnie na przykład w tym morderstwie tej dziewczynki bardzo ważną jest rzeczą, co do tego doprowadziło. Zawsze można powiedzieć, że no, ale to nie jest wariat. Jak można, jak trzeba być wychowanym, wykształconym. Jak trzeba po prostu dojść, żeby zaplanować tak potworną zbrodnię? Co musi dojść? Co się dzieje w psychologii człowieka właśnie? Co tam się stało i dlaczego? I dlaczego to się stało? To jest dla mnie ważne, ale o tym nikt nie dyskutuje. Oczywiście, gdyby była kara śmierci, facet powinien dostać, jeśli jest winien, a jest winien w 100% jest winien, to powinien dostać karę śmierci i za tym jestem po prostu. W tym momencie, ale kary śmierci nie ma, tu o karze śmierci nie rozmawiamy, bo to też są ambiwalentne. No. No. Tak samo ci we Wrocławiu. Zdzisław Drużyński, no też niestety, ja się z Panem zgadzam, ale tym, w tym momencie tu się bawiłem, ja też uważam, że niestety jest, stała się to funkcja polityczna, bezsensownie polityczna, to ma być Rzecznik Praw Obywatelskich, wszystkich obywateli, nawet wrogich tych. Bo na przykład ja zostałem wielokrotnie obrażany przez ludzi z tamtej strony i wiem dobrze, że RPO w mojej obronie nie, nie stanie, nie stanie również w obronie tych wierzących, których, obrażała, których obrażano w czasie parady LGBT w Warszawie Parodią Mszy. Nie stanie w obronie. Nie stanie również w obronie, jeżeli mówi po prostu, że to, co ja powiedziałem, i proszę pamiętać, przy całej, yy, przy wszystkich swoim potępieniu dla ukrywania pedofili, dla pedofili, proszę pamiętać, że ja stanąłem w obronie pamięci Księdza Jankowskiego, który nie został skazany, nic nie jest udowodnione, który już nie żyje. Stanąłem w obronie. I tutaj w tym momencie powinien w tym momencie Rzecznik Praw Obywatelskich również powinien użyć tego argumentu, że człowiek, póki nie jest skazany, jest domniemanie niewinności również wobec księcia Jankowskiego. Prawda? Ja wiem, że to trudne dla wielu, szczególnie dla ofiar. Moje prywatne zdanie się nie liczy. Chodzi o zasadę, proszę Państwa. I rzecznik praw obywatelskich nie wystąpił, ale w tej sytuacji będę bronił, będę potępiał tych, którzy w walce z nim. Użyli jego czterostatniego syna, i tutaj się musicie Państwo ze mną zgodzić. To być nie może, prawda? Zgadzacie się ze mną czy nie? Rafał Błaszczyk, przed chwilą to powiedziałem, i powiedziałem to przy okazji również tego filmu, jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy. Jako jedyny, prawda? No właśnie. No. Pozdrowienia dla dezerterów. Dziękuję. Jan Maury, dlaczego piwniczny? Ja nie mieszkam w piwnicy. To jest niski parter, gdzie mieszkam. Mieszkam w hotelu po prostu, no niestety. I tutaj się zgodzicie. Chyba ze mną, prawda? Nie można atakować kogoś, dorosłych za jego pogląd, atakować dziećmi. No. Przecież to walka i pan dopuszcza taką walkę polityczną, bo ja nie dopuszczam. Dlatego uważam, właśnie mówiąc o pracy, o podstaw, że dopóki nie nauczymy się prawdziwej walki politycznej. No. To tak będzie. Do prawdziwej walki politycznej to nie osiągniemy nic. To musi mieć pewne granice. No. Grzegorz W. Panie Piotrze, problem w tym, że repo jest niewiarygodny. Ta, ale ja o tym wiem. Proszę pana, ja o tym wiem. Ja naprawdę go w tej chwili skrytykowałem, ale cóż. Yy, mogę powiedzieć, ale, ale mówię w, yy, to wszystko, ale w tej sytuacji się z nim zgadzam. Tak samo zgadzam, tak samo jeszcze raz powtarzam. Musicie się, panowie, yy, musicie się, proszę państwa, zgodzić ze mną. Zgodzić ze mną, że nie można atakować dzieci, bo jeżeli zaczniemy atakować niczemu nic niewinne dzieci, tych, których nie lubimy, bo się nie zgadzamy, no to co? No to co? No proszę pomyśleć. Posłuchałem dzisiaj tej audycji i cały czas będę mówił. No. Co ten XDXD XD mi tu pisze. XDXD XD, wyłącz się, bo ujawnię kim jesteś. No. Panie jest bardzo obiektywny, ludzie chcą konkretnej karaz w roli. KS. Ja też chcę konkretnej kar. Jeżeli zbrodnia tego typu jest udowodniona, kara powinna być najcięższa z możliwych. Powiedziałem o karze śmierci się nie chcę wypowiadać. Nie wypowiadam się, bo... Sam mam wątpliwości. Sam mam, jak każdy normalny człowiek. Mam wątpliwości. Wielu z państwa ma możliwości. Bo ci, którzy nie mają wątpliwości wobec kary śmierci, są tacy, jacy są po prostu. Przykro mi. No. Zbigniew, a czy ja powiedziałam, że jest apolityczny? Proszę państwa, czy państwo nie rozumieją, że jeżeli jest ktoś, z kim się nie zgadzam politycznie, ale ten ktoś powie, że dwa razy dwa jest cztery, to ja mam mówić, że to jest nieprawda? Bo on tak powiedział? Proszę zrozumieć. No, Teraz jego. Pan jest supergościem. Niech pan porzuci. Starać bez super supergoście. Utopijne wizje. Życie jest piękne, ale wymagające. Nie, proszę pana. To nie są wizje utopijne. Ja bym chciał, żebyśmy my Polacy wrócili jednak do sytuacji, w której istnieje coś większego od naszych ego i od nas samych. Proszę pana. Bartosz Kawa, ostatnio ma sytuację, że młody ksiądz był tylko dlatego, że zrobili z niego pedofila publiczny, liczny, a winny. Proszę pana, to było w filmie, nie słyszałem o tej sprawie, że to było, to było w filmie, prawda, ten się spalił. W tym filmie, nie pamiętam jak się nazywa, tego pana Smarzowskiego, nie pamiętam już, a, w filmie ksiądz chyba, tak, ale ta nagonka powoduje również, i tutaj RPO też powinien obronić, jednak Kościół, na przykład zaszty atak nożem na jakiegoś księdza, prawda? Chore, chore. no. O katastrofie smoleńskiej to mówię wiele i będę mówił, ale tu pan ma absolutnie rację. Beata Perkiewicz. Panie Piotrze, prawie zawsze się z panem zgadzam, ale co do i brzygi, mnie mnie interesuje jego uczucia, a wie pan dlaczego, dlatego iż tego zwrodzielca nie interesowały uczucia i prawa. Proszę panią, cały czas pani nie rozumie. Mnie nie interesuje ten facet. Ten facet, jeżeli jest winien, powinien dostać najgorszą z możliwych kar, najcięższą i najgorszą i nie powinien być utrzymywany na koszt społeczeństwa. To jest inna sprawa. Chodzi o zasadę. Chodzi o sytuację, powiedziałem wprost, ale również istnieje coś takiego jak prewencja, zapobieganie. Mnie na interesuje sposób myślenia tego człowieka i dlaczego on do takiego wniosku doszedł. Dlaczego on to zaplanował? Jak? W jaki sposób stał się osobą, którą, która, nie ma, e, która dokonała tego przerażającego czynu, dlatego, żeby móc te czyny później wykrywać i im zapobiegać wcześniej tego typu zachowania? I zapobiegać. Rozumie pani? Tu o to chodzi. Natomiast jest jeszcze jedna w tym wszystkim rzecz. I to, co powiem, będzie bardzo okrutne. Mnie naprawdę nie interesuje, w jaki sposób policja go zatrzymała, ale niepotrzebnie to opublikowała przede wszystkim. Zatrzymała go zgodnie z procedurami, które uważam są głupie i trzeba było to zrobić inaczej troszeczkę w tym momencie. Nie, nie do końca, już przynajmniej na wizji. Ale to może być argument dla wszystkich tych, którzy będą chcieli politycznie, i to już jest argument, dla wszystkich tych, którzy chci będą chcieli politycznie tą sprawę wykorzystać i już atakują PiS właśnie za to zatrzymanie. Zapominając jednocześnie, że te procedury ustalone były nie przez PiS, ale wiele lat temu przez inną władzę, również część tej władzy, która jest dzisiaj w opozycji. Po prostu. Zapominając o tym. I teraz... Zostanie to i teraz o to chodzi, że to, dzięki temu na przykład zostało upublicznione, że ktoś nie pomyślał, dzięki również tym nieprzemyślanym atakom telewizji publicznej na RPO nie na jego dziecko, ktoś to wykorzysta politycznie, wtedy śmierć tego dziecka, tę tragedię zostanie wykorzystana politycznie. Bo im nie chodzi o to, by przestępca został skazany, im chodzi o to, żeby pokonać. Wpis i samym przejąć władzę. I odwrotnie, taka, taka jest ta klasa polityczna. Jeśli pan Patryk, jaki tego nie widzi, nie rozumie, mówi tak jak mówi, napędzając i do komuniny: rozumiecie państwo? Ja tak myślę: zgodzicie się czy nie? No. Um mamy. Nie bądźmy empatyczni, ja powiem, bo tak to teraz wygląda. Rafał Błaszczyk. Nie, 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 nie. Nie jesteśmy empatyczni na pokaz. Ja nigdy nie byłem. Empatia jest zresztą moją tragedią, no, ale to nieważne. No. Panie Piotrze, lepsze jest surowe prawo stosowane we wszystkich równo, niż w teorii łagodne stosowane w XX xxlegion.pl. XX Prawo surowe. Prawo generalnie, to co pan mówi, chodzi o to, o, o to, by prawo było stosowane równo wobec wszystkich i żeby było, i żeby było nieuchronne. Oczywiście, że tak. Ale to jest podstawowa sprawa. Bo jeszcze raz powiedziałem. No i sam się pan, to pan się zaorał, panie, bla, bla, bla. Niech pan sobie tutaj idzie stąd i nie denerwuje mnie, bo ja wyrzucam wszystkich tych, którzy mnie nie lubią. Ma prawo i już. No właśnie. KS, KS to też. No nie, KS to KS to znaczy chodzi o karę śmierci, o straszanie i prewencja. W pewnym sensie tak, ale nie dyskutujmy o karę śmierci. Chodzi mi, o, chodzi mi o, to po prostu, co się, że w tym wszystkim widzę, no. Daro, nie będziemy dyskutować, nie dyskutujmy na ten temat. Nie wiem, dla mnie jest to właśnie ciekawe. No. Uważam, że dożywocie jest bardziej okrutne i dotkliwe od kary śmierci. Osadzony na czas, by przemyśleć nad tym, co zrobił. Może nadawać sobie pytania, co zyska, co stracił i czy było warto. Ma raz, wie pan co, powiem panu jedną rzecz. Teoretycznie ma pan rację, ale tylko teoretycznie, bo praktycznie to w Polsce wygląda to tak. W szpitalu. dwa lata temu siedziałem, po, do, czekałem na kardiologa do specjalisty. Do specjalisty nieważne jakiego w szpitalu MSW Wołowskiej czekałem pół roku na ten zapis. I siedzieliśmy tam razem z ludźmi, którzy też czekali, czekali i nagle kolejce się obsuwa wszystko, bo prowadzą kogoś w kajdankach do lekarza. Też ścieżki w odwoju, bo oni mają lekarza na zawołanie. Tak pan uważa? No, no właśnie. Bez empatii nie ma rozwoju. Ale to, no, no to jest właśnie, to jest prawda. Ja to nazywam zresztą magdna, magdonaldyzacją wszystkiego. Tak, na dobrą sprawę i Boże, o to chodzi. To jest to. Ludzie mają prawo być w bo na zewnątrz stają się z bardziej brutalnymi środkami. Teraz ktoś im mówi, że gość, który jest w zakonach, został poszkodowany, kajle, bla, bla, bla. Czy pan zwariował? Czy ja to powiedziałem? Nie, nie o to. Pan cały czas nie rozumie o co chodzi. Dobra. Nie będę już z Panem dyskutował, nie będę zrywał tej adycji w ten sposób, proszę Państwa. Ja ostatnio bywam dość nerwowy, także wiecie Państwo. Widzę niestety, że wiele osób nie ma pojęcia, jak bardzo demoralizujące jest to, że można uniknąć kary za pieniądze i za pieniądze można zjeść z niewinnego. Oczywiście, że tak. Tak to się dzieje, proszę Państwa. O, jego, jestem matką kobietą pełną empatii, umiejącą ludzi. Jego, o to przepraszam, że powiedziałem per pana, ale tutaj nie wiadomo. Panie Piotrze, czy to prawda, że prawdziwy, szanujący się wywiad nigdy nie atakuje członków rodzin celu i nie angażuje go o zdrowie rodziny? Pozdrawiam. Max900. Oczywiście, że tak. To jest prawda. Jest pewne tabu, które zostało złamane wielokrotnie. Dzieci w tym nie uczestniczą. To zostało złamane ostatnio w wielu wypadkach. Nie atakuje się rodziny, nie atakuje się dzieci. To niestety jest właściwe tylko i wyłącznie dla systemów totalitarnych. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego w mojej filozofii dla ubogich zupełnie pojęcia zapomnianego, czyli pojęcia rodziny. Myśmy zapomnieli, co to jest rodzina generalnie, co to oznacza rodzina. Każde społeczeństwo, proszę Państwa, które jest społeczeństwem mocnym i wspierającym się bieda wzajem oparte jest na rodzinie. Tak oparte jest na rodzina. Pamiętam, kiedy urodziło się moje dziecko w Londynie i chodziliśmy z żoną do Richards Parku, byliśmy właściwie jedyną, chyba białą, heteroseksualną parą, i to nie jest rasizm. Obok siedział parą z białym dzieckiem, obok siedziało siedziały na piknikach, różne, cała masa tych wszystkich hindusów, islamistów i ludzi wyznających islam i tak dalej, i tak dalej, dla których rodzina jest podstawą. Może dlatego to oni są tak ciężko, tak z nimi może dlatego oni są tacy, jacy są. I te zaraz coś powiesz, że ja chwalę islam. Nie. Ale pojęcie rodziny, tam gdzie pojęcie rodziny jest podstawową, jest naprawdę Uznane, te kraje są mocniejsze. One są mocniejsze ideologicznie, proszę Państwa. Ideowo przede wszystkim. U nas, co u nas się stało? U nas wszyscy robią, łącznie z prawem, łącznie z prawem i innymi, i innymi historiami. Odpocząwszy od prawa, począwszy od niesprawiedliwych wyroków, od. Czy wyroków idiotycznych w ogóle dotyczących głównie mężczyzn, lub będę już bronił mężczyzn w tym układzie, to wszyscy Państwo wiecie dobrze o co chodzi. Jest ogromny kryzys rodziny. Przypominam, że ponad 6 lat temu papież, mówiąc o konsum, mówił o cywilizacji śmierci, wolność wolność do konsumpcji, proszę Państwa. I to jest prawda, to jest cywilizacja śmierci, ponieważ każdy atak w rodzinie niszczy społeczeństwo jako takie. I wszyscy o tym wiemy, proszę Państwa. No. Sroka Nowak nie mówię jak, no nie, 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 mówi pan jak nie, ja nie mówię jak papież, ja po prostu powołuję cię na to, bo gdzie mi tam, w ten, sp... nawet się złoży, ale to nie można tak mówić. Natomiast proszę państwa. Jeśli byśmy wszyscy. My też widzimy tylko ikonę, Jan Paweł II, a nigdy nie słuchaliśmy tego, co on mówił. I to on jest dużą literą w tym momencie, wielką literą. Co on mówił? Ale on miał rację, bo on mówił o cywilizacji śmierci i między innymi to przewrócenie pojęć. Proszę zobaczyć na przykład na mówi się Polska z Krajem Ludzi wierzących, ale proszę popatrzeć, co się dzieje z tą wiarą, ci ludzie wierzący, którzy. To jest wszystko na pokaz. Notabene ci, którzy najbardziej atakują Kościół, nie wyobrażają sobie to, że nie, nie, to posyłają dzieci na religię, posyłają dzieci do chrzczą dzieci, biorą śluby kościelne, nie wyobrażają sobie pogrzebu bez księdza, ale jednocześnie atakują tych księży i Kościół. Bo tak trzeba, prawda? Bo takim się wydaje, bo taka jest moda. Właśnie. Czy to nam się podoba, czy nie, aż świat islamu zachował pewne wartości, które cywilizacja życia traciła? Jednak, ale nie, nie tylko świat islamu, bo również i w Gruzji społeczeństwo Gruzji oparte jest na ogromnym pojęciu rodziny. One są jednorodne, te społeczeństwa, tak na dobrą sprawę. I to zakłócenie i to wejście w po... to jest początek właśnie cywilizacji śmierci. Czyli to biblijne. To zakłócenie pojęcia rodziny po prostu. Rozszerzenie tego pojęcia. Ja to nie jest, proszę państwa, proszę zrozumieć, ja nie krytykuję żadnego LGBT w tej chwili, żadnych innych tam preferencji seksualnych. Ja o tym nie mówię. Ja mówię o rodzinie jako pewnej podstawowej komórce organizacyjnej społeczeństwa, które stworzyły państwa. Właśnie. No. no chcę zniszczyć ta rozliźnieć rodzinę. Tak, to prawda. Proszę zobaczyć, że walka z nami, wszystkie. Gdzie ten dadał Szadawski, który mówi, że jestem debilem? No. Ta, w islamie, łanną, tak oczywiście, ale jednocześnie, bo również, nie, nie, to jest przesada w inną stronę. Oczywiście, że tak, ja tylko właśnie pokazałem. To nie tylko islam, proszę Państwa, bo na przykład Hindusi czy Tajowie, tam pojęcie rodziny w Tajlandii jest dość też bardzo mocne w tym układzie. No. Tak, wierzący byli, a to już może. X, czy to jest do mnie przytyk? Czy to jest do mnie przytyk? Po prostu. Więc nie rozumiem o co, nie rozumiem, proszę Państwa. Ludzie nie pamiętają, co św. Alpha II powiedział do Polaków w czasie pielgrzymek o swojej rodzinie, czyli napisali kilka języków o rodzinie i o miłości. Ja 12, bo chyba nie, bo to, co u nas się dzieje, to u nas rzeczywiście jest, proszę Państwa, bo sprzedaje się. Sprzedaje się rodzinę za pieniądze. To się robi korporacyjna sprawa. Konsumpcjonizm, ten materializm konsumpcyjny po prostu, on niszczy przede wszystkim rodzinę. Mieć, 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 zamiast czuć, czuć, czuć po prostu. Kiedy między. Y, oczywiście, że tak, że jesteśmy biedni i powinniśmy jako Polacy jesteśmy biedni, powinniśmy mieć dużo więcej i lepiej być za naszą pracę wynagradzani. To jest oczywiste, proszę Państwa. Ale powinniśmy również szanować pracę. Tym bardziej ja wsetknąłem się z różnego rodzaju hejtem, ponieważ odkąd nagle się okazuje, że niektórzy się cieszą, no proszę, proszę, zobaczcie, pułkownik, wyższe wykształcenie i zasuwa jako fizyczny, jest fizycznym nie będę ganiać. Nie chcę wam czytać maila, którego dostałem od jakiegoś faceta, który powiedział, napisał, którego nie chciałem zbytnio rozmawiać z nim, bo pisał takie głupoty, to mi napisał, no ta, to wiadomo, co tu się spodziewać po fizycznym. Więc taki jest szacunek dla pracy w Polsce, proszę Państwa. No właśnie. Beata Perkiewicz, tak zgadza się. JRP RPO też nic nie mówił. No. Na Zachodzie jest to samo. Czarny przez dany strzela do Media przedstawia jako bohaterów. Rafał Wojnowski, tak, bo to jest pewnego rodzaju uderzenie w podstawowe wartości, którymi kierował się tak zwany Zachód, czyli cywilizacja europejska, która jest cywilizacją chrześcijańską i oparta jest w sumie na romańsko-chrześcijańską na tych prawach. I podstawową rzeczą jest właśnie uderzenie w rodzinie. To są te pojęcia. Patriotyzm, obrona rodziny, to wszystko. No, to jest są, proszę Państwa, pojęcia, które są jednoznaczne. A myśmy o tym zapomnieli. To jest ta filozofia, o której mówię. No, ja Myślę, że Państwa to nie interesuje. No. Ale szkoda. Właśnie religia zmniejsza postawę koncepcjonizmu, która jest niewygodna. Właśnie wiara tak unanną, ale prawdziwa wiara, proszę Pana. Prawdziwa wiara. Bo Ojciec nieżyjący, Usian Bochański zawsze mówił o wierze instytucjonalnej i wierze prawdziwej. Prawie że wpadł w herezję. On też widział tą różnicę pomiędzy tezą i antytezą wytwarzającą syntezę. Panie Piotrze, uważam, że osadzeni w więzieniu powinni że ona, kosz koszpaństwa. Udziela Pan mojej opinii? Mariusz Dąbrowski, powinni, tylko mam proste pytanie. Czy jest ta praca dla nich? Prawdopodobnie by była. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że praca byłaby resocjalizacją w pewnym razie. No ale już no. Blondi, ja wiem, ale oni się tego wstydzą, niestety. I to jest bzdura, że się wstydzą. Słowo ojczyzna, tak jak patria, pochodzi od ojca, ziemia ojca, zatem bardziej pierwotnym kręgiem patriotyzmu jest krąg rodziny. Dlatego rodzina jest przeszkodą na ten narody. Tak, oczywiście, ponieważ y, zauważcie Państwo, że wszystkie, że co się działo historycznie, jeśli przejdziemy do, y, podejdziemy historycznie do tego wszystkiego. Każdy, y, właściwie walka z polskością i z Polską, zarówno Walka zarówno w czasie zaborów, jak i później w czasie II wojny światowej czy za czasów komuny, a więc zarówno przez Niemcy, jak i przez Niemca, była wymierzeniem w rodzinę. Na tym polegała germanizacja. Uderzenie w dzieci. To właśnie wyglądało. W czasach pozytywizmu pozytywiści zwracali ogromną uwagę właśnie na rodzinę, na dziedzictwo, na tą najmniejszą komórkę, w której, która jest nośnikiem podstawowym dziedzictwa polskości po prostu. I tak to trzeba rozumieć. Bez względu na to, gdzie się jest, pod jakim zaborem, to powinno być ważne w tym momencie. Nie oznacza to zamknięcie się na inne wpływy, ale ten pierwiastek dziedzictwa powinien być cały czas obecny. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, ale dobrze. Zaraz poszukam tu jednego pytania. Szukam tu jednego pytania. Które mi zadał tutaj pan unknown, On bardzo ciekawe były, chciałem, tylko nie mogę go znaleźć. Niekoniecznie do Pana, ale z moich skąpych doświadczeń wynika, że Biblia ani praw wiary nie zna. Większość nie mam pojęcia o co wierzę, tylko się że piersi. Dobrze, że niekoniecznie do mnie. Proszę Państwa, ja nigdy nie powiedziałem, że jestem ateistą, ale nie o to chodzi, bo nigdy, bo nie jestem. Wręcz odwrotnie, ja po prostu nie uznaję, ciężko mi uwierzyć w instytucje. No nieważne, to nie będziemy o tym mówić. Natomiast, proszę Państwa, rzeczywiście. Rzeczywiście znajomość takich podstawowych pojęć w ogóle wynika również z nieznajomości, tak naprawdę i to jest wina również instytucji, jaką jest Kościół, złego nauczania religii, dlatego że to, co ja mówię o tych pojęciach podstawowych i cała ta filozofia dla ubogich jest bardzo prosta, to jest dziesięcioro przekazań, w których jest wszystko zawarte. No i pacierz to jest właśnie jej ojciec Jan Maria Bocheński, który na ten temat mówił. Cała reszta, proszę Państwa, to już jest nadbudowa instytucjonalna, no ale to już nie filozofujmy za bardzo. Ma tego raz. Panie Piotrze, a właśnie, że nie praca dla takich ludzi jest to skoczną nagrodą. Siedzisz w celu przez resztę życia i nic nie robisz, to jest dopiero okrutna kara, moim zdaniem. Być może, ale no. jeśli pan ma troszkę czasu, to no niech pan sprawdzi wykład o religii Jordana Pedersona, niespotykanego, ale bardzo bym się wiarę, aż po mitologię. Dobrze sprawdzę, bo to te sprawy mnie interesują cały czas. No. Kronika 13, mi się wydaje że erpo, ja się też z tym zgadzam. Ja mówię po prostu o jednym tylko przypadku. No. Ja mówię tylko o jednym przypadku, proszę państwa, z którym się zgodzę, całą resztą i też żądam konsekwencji od tego pana. No. Łukasz Prus w Lalce krytykował rodziny szlacheckie. tak, ale on mu ale jednocześnie, jednocześnie ewidentnie wspierał, co widać zresztą w innych jego książkach i nie tylko, w samej Lalce też jest. On mówił o degradacji. On mówił o tym, o czym ja mówię dzisiaj. O strojeniu się w cudze piórka, o zapomnieniu o własnym dziedzictwie i, na, i byciu świętszym od papieża. Ta słynna rozmowa ostatnia y, Izabeli po angielsku świadczy wyraźnie o tym. świadczy wyraźnie o tym, co krytykował tak naprawdę Prus. Panie Piotrku, marchizm, lesbianizm, wychowanie pokoleń próżniaków całych cieszy ich lęk okradanie. nikt tu też jest upadek rodziny. Oczywiście, że tak, poza tym proszę Państwa. To jest także jednak pewiennego rodzaju obowiązek. I jeśli, jeżeli podstawowym, jeżeli w tej chwili uczy się generalnie, że ja jestem najważniejszy, ja, 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 to jest ten brak empatii, bo to również dotyczy rodziny. Nie wiedzieć, jak się drugi czy nie wiedzieć, co czuje drugi człowiek. Póki się nie nauczymy po prostu odczuwać drugiego człowieka i, i myśleć po prostu w ten sposób, że y on również jest tak samo ważny, jak i ja. Nastawienie tylko i wyłącznie na konsumpcję wszystkiego za wszelką cenę, nieważne, nie zniszczenie każdego tylko po to, żeby mieć lepiej niż inny i to staje się głównym celem, to tak będzie po prostu. Czy pan myślał o rozpoczęciu prowadzenia płatnych szkoleń gdzieś na zachodzie, o ktoś się tutaj w w pracy wiadomo, myślę, że się już dla wielu chętnych? Nie, nie myślałem na ten temat, proszę pana, i nie wiem, czy bym znalazł tylu chętnych. No. Ja najpierw muszę się tu zorganizować. A ja, tu gdzie jestem, nawet w tej chwili potrzebuję, szukam jakiegoś mieszkania, czegoś, żebym musiał swoją rodzinę wyciągnąć i uratować, ale to już inna rzecz. No. E, nieważne. Panie Piotrze, dzisiaj odbył się marsz, procesja ukraińska. Pana Hydra w przemyślił, co jest kolejnym skandalem, że w Polsce takie odbywają odbywając wojskową orkiestrę ukraińską, wie pani ile było obstawy. Bartoszkawa wiem, słyszałem o tym i słyszałem, że kogoś tam coś aresztowano za coś. No niestety problem polega na tym, że my nie potrafimy, nie chcemy. Nie jesteśmy asertywni tam, gdzie powinniśmy być asertywni. A tu powinniśmy być asertywni. Właśnie. Paweł Lazarczyk, mówimy o rodzinie. Ja jestem na zakręcie, pracuję jako kierowca za Międzynarodowy w Polsce, żeby żyć, muszę jechać pracę za granicą, jako kierowca nie ma rodzica, nie ma, psy, nie ma psychika. To prawda, Paweł Lazarczyk, to prawda. To, co w naszym państwie zrobiono, to między innymi emigracja ekonomiczna, to co wszyscy mówią ludzie. Tak nie można. I tutaj 500 plus nie pomoże, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, rząd nie ma własnych pieniędzy. Te 500 plus to jest to, ja jestem temu 500 plus przeciwny, i tutaj wbrew wszystkim będę przeciwny. Będę przeciwny, dlatego że, ale przynajmniej mam przeciw czemu, czemu być przeciwny, bo jeżeli chodzi o tą drugą stronę, to ja nie wiem w ogóle, czy oni mają jakikolwiek program, pewnie nie mają. Chodzi proszę Państwa o to, że powinno się stworzyć warunki. Tak jak powiedziałem, bezpłatne wszystko dla, rzeczywiście bezpłatne wszystko dla dzieci. Inwestycja w dzieci, inwestycja w przyszłość. Łącznie z wychowaniem, szkołą, łącznie z odpowiednią nauką historii, odpowiednią polityką, nauką przede wszystkim historii polskiej, literatury polskiej. Tego nie ma. Tego nie ma po prostu. Jest tylko i wyłącznie Excel i wszystko ma zarabiać. To jest przerażające. Albert Pike napisał, że ludzie zaczną przychodzi na Lucyferianis. teraz to właśnie mamy, nastawienie na własne ego. Jak rozpisanie seksualnych materializmów, żeby piekła nie ma? Tak, tajny przyjaciel, oczywiście, że tak i tak uważam, proszę Państwa. Każdy ma, prawo do, każdy ma prawo do własnych ocen i życia na swój własny sposób. Oczywiście, że tak, nikt nie ma prawa narzucać tego sposób. dlatego powiedziałem, ja jestem całkowicie przeciwny, no, seksualizacji ludzi na siłę. To, co chcą te środowiska LGBT, bo mnie nie interesuje, jak z kimś rozmawiam, z kim on śpi, jakie są jego preferencje seksualne, mnie interesuje, czy ten człowiek jest uczciwy, jest mądry i czy mogę z nim porozmawiać, czy nie. Czy on mnie od razu nazwie debilem, bo się ze mną nie zgadza i tak dalej. Grzegorz Bakuwa nie interesuje mi, nie wiem, co jest miło. Będzko, mam to gdzieś. No. Maria Morewek, panie Piotr, proszę się odnieść do sytuacji Iranu, bo myślał, że robi się niebezpiecznie. Tak robi się, ale jeśli Amerykanie zaatakują Iran, to znaczy, że dogadali się zupełnie czym innym, i z kim innym. I przypuszczam, że w tym momencie to nie będzie. Tutaj sytuacja Rosji jest ważna, ale sądzę, że to będzie zakulisowe starcie jednak z Chinami, tym wszystkim. Natomiast nie wiem, co zrobi. No. Nie wiem, co zrobi. Nie wiem, co, nie, wiem, nie wiem co zrobi tam. to po najbliższy czas pokażę, natomiast nie uważam, żeby doszło do jakiejś wielkiej wojny światowej, czy wielkiej wojny, no to wszystko nie dojdzie, będzie trochę niebezpiecznie, ale kwestia, nie wiem co wiedzą Amerykanie, tak naprawdę oni też nie mówią, jakie mają, przynajmniej nie mówią publicznie, jakie ma CIA dowody i tak dalej. Z Iranem jest jeden problem dla nich, przede wszystkim. Dobrze, zaatakują i co dalej? I problem jest i co dalej, to Trump zrozumiał. Chwilowo jest, ta sytuacja jest taka, że oni nawet chyba nie mają tam opozycji takiej, która mogłaby przejąć rządy po obaleniu rządu tego, który jest, prawda? No właśnie, tu jest problem. Mówiąc o rodzinie, Blondy, dlaczego wszyscy są szereg nad handlu dziećmi pod płaszczykiem adopcji zagranicznych? W ten proceder, o jest iż ta Rzesza, ze wraz z KK. Blondy, nie wiem, ja słyszałem o tym, żądałem, zażądałem nawet pewnych dowodów. W jednym przypadku przedstawiono mi dowody, które okazały się być nie tyle dowodami, co wymysłami, tak na dobrą sprawę. Yy, powiedziałem, nie będę się tym zajmował, ponieważ ta strona, która mówi, tak jak Pan. Natychmiast trzeba mnie wymyślać od jakichś zbeków, bandytów, złodziei, że też to jestem zamieszany, więc dałem sobie spokój. Uważam, że jeśli tak jest, to jest to sytuacja naganna. Absolutnie należy to sprawdzić. Państwo powinno to kontrolować. Generalnie powinien być obowiązek ja to mówiłem już kiedyś, że jeśli dochodzi do adopcji zagranicznej, powinien być obowiązek nałożony na konsulaty i na placówki zagraniczne polskie regularnego sprawdzania, co się z tym dzieckiem dzieje. Po prostu i reakcji w tym momencie i to powinno być zawarte również, w, nie wiem, to złe słowo, kontra, kumowa, czy jak to się nazywa w papierach adopcyjnych. Niestety nikt o tym nie powiedział, nikt o tym nie myślał i nikt nie chce do tego wrócić. Tak uważam. Generalnie zresztą niestety polski MZ zajmuje się wszystkim tylko nie polskimi obywatelami za granicą, więc to wiadomo. I może dobrze, bo jak się zaczyna zajmować, to dochodzi do szeregu błędów po prostu. No. X nie wiem. Także powie... przede wszystkim Iran jest niemożliwy do zdobycia reoperacji lądowej, potem bezpieka irańska to takie rządowe KGB. Jaszczur 09. przede wszystkim to nie będzie taka wojna, jak była w Iraku, czy inna i Amerykanie o tym dobrze wiedzą. Ale przypuszczam jednak, że coś do czegoś może dojść o ile sankcje. Czy blokada w ogóle nie pomoże? Zobaczymy. Naprawdę jest dość ciekawie, ale to właśnie jest głównie rozgrywka pomiędzy Ameryka, Ameryką, Rosją i Chinami. Przy czym Rosja wydaje mi się skłaniać jednak ku Ameryce na razie, bo oni myślą dość pragmatycznie, w ograniczeniu ekspansji Chin, która również zagraża Rosji bezpośrednio. No. Krzysztofka, nie, nie wiem po co pan to wymienia od nazwiska, nawet nie wiem kto to jest. Dlaczego pan to robi, panie Krzysztofie? Pan nawet nie rozumie, co pan robi. Czasami mam wrażenie, że pan robi wszystko, aby mnie skompromitować. Proszę się nie obrażać, tak to jest. Czy może pan spróbował kontaktu z Jakubiakiem z rachąd wywiadu, bo czujesz, że on mógł na powiedzieć, to może byłoby było dla nich i dla pana? Nie, nie próbowałem i nie będę próbował kontaktu z żadnym z obecnych przedstawicieli z obecnej klasy politycznej, ponieważ oni się do tego nie nadają. Nie, Rafał Wojnowski, nie zmieniają się. Moje poglądy cały czas są takie same, i pani Piotrze, jakie ja mam, będąc y, za granicą, czy poglądy się zmieniają do daleka od kraju? Nie, nie zmieniają się. Te poglądy są cały czas takie same. Z y, trudniej, y, Cały czas zresztą obserwuję dokładnie sytuację w kraju, rozmawiam z Polakami, ale ja o tym wszystkim już wcześniej mówiłem i nadal będę mówił, więc proszę mi nie zarzucać. Tym bardziej, że ja powiedziałem, że dla mnie w tej chwili. I to już jak powiedziałem w grudniu, sytuacja w Polsce jest taka: będzie jeszcze przed wyborami, że wszyscy wyjdziemy z tego totalnie połamani. E, absolutnie totalnie połamani. Najważniejsza jest praca u podstaw, ale żeby ją dobrze prowadzić, trzeba trochę się tak, jak to było za czasów e, zaborów, po prostu. Trzeba to robić spoza kraju. Niestety, ponieważ w kraju. E, nie pozwolą na to. Dlatego, że w Polsce, jeśli ktoś nie podziela ogólnie słusznych poglądów, właśnie i jeśli ktoś pyta dlaczego, bądź nie jest bezkrytycznym zwolennikiem którejkolwiek strony, jest eliminowany w sposób brutalny. Włącznie z rodziną. Tak jest, po prostu. Właśnie. Yy. Przy okazji, że prawdą jest, że wampir marwyski był niewinnie skazany. Film jest całkowity, że właściwie że wszystkie kupowanie całej styl tego mordykowi tu stały adlu. Film może tak wskazywać. Nie, 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 nieprawda. Marchwicki został rzeczywiście, był tym, kim był, został złapany, są dowody. Tam, co chciano mieć pod dywan, to to, że on mógł być wcześniej złapany, o wiele wcześniej, ale policja, milicja wtedy nie dopełniła tam czegoś i potraktowała to tak byle jak po prostu i. I dlatego on popełniał dalsze zbroje. To jest jedna rzecz, proszę państwa. Iran może zostać rozmontowany w ramach procesu sekurytyzacji, czyli klasycznej wojny geodeograficznej, stworzenie państwa upadłego. Damian Żurawski Ojejku, dlaczego pan mówi tekstami z książek, a niech pan powie coś od siebie. Może pan powiedzieć coś od siebie? No. Pan ma tak znam osoby. ja też z Wami rozmawiałem z takimi osobami i wiem jak to wygląda, jest rzeczywiście ten handel, to jest prawda, ale nie wygląda to tak, jak przedstawiają niektórzy histerycy, wylewając dziecko z kąpielą, tak jakby zasłaniając ten handel, ośmieszając to po prostu. Nie nikt nie chce właśnie. No, nikt nie chce tego robić. Torka to na ogorze, panie Piotrze, przeoranie alizy, żeby uzyskać to, co zostało zaniedbane. Dobrze, no niestety, ktoś ją musi zacząć. Co pani i Niowi robili między lipcem a lipcem 90? po mu opały Mikołajczek. My? No, graliśmy, myśmy grali w brydża, pili w i czekali. I napisałem to wszystko w weryfikacji, tak to było. A uważa pan, że co? Chodziliśmy i mordowaliśmy innych, tak? Waldemar Piotrowski nie dadzą mi spokoju. Tym bardziej teraz. Eee. Czy dobra, czy mogą USA i Izrael wprowadzić rozwój do no dobra, czy mogą na Mogą. Oczywiście, że mogą. Nie tylko USA i Izrael, ale również i Rosja w tym momencie. Eee. Też trzeba dodać, mogą. Powiedziałem, kluczem do tego wszystkiego są inwestycje chińskie na ogromne pieniądze. Tak I to jest to. W przemysł, innymi w programy rakietowe. Nie chodzi jej o jodrowa, ale rakietowe. Po prostu. Chodzi o środki przenoszenia. Bo mieć bombę to nie oznacza, że ją się można zatonować. Więc, panie Damianie, nareszcie powiedział pan normalnie w książek. Pan chyba jest jakimś studentem, nie? Przepraszam, ale chyba tak. Proszę nie wstydzić. No dobrze. Marlinda, Barych, gdyby nie szczepionki do syfilizacji, na no do Marlinda, bez przesady. Wie pani, co to były próby, co to były kiedyś próby przedszczepionkowe? Problem polega, że po tej sprawie każde państwo, któremu zależy naprawdę na człowieku, to nie wysyłałoby wiceministra, który ma opieprzać rodziców. I, karać, i nie, karać tych, którzy zadają pytania, ale by się zastępy przebadało, bo jeżeli jest kilka przypadków, nawet które mogą być, nie muszą, ale mogą być związane z tymi szczepionkami, czyli podobne są objawy u niektórych dzieci, to należy tą sprawą się zająć i rozwiązać. Jeżeli państwo rzeczywiście myśli o obywatelach jako o podmiocie, a nie jako przedmiocie do władzy. Czy wrzucać, czy, wrzuca, czy do urę czegokolwiek. Niestety muszę się zgodzić z pozań związki. Duda to obłuda, no Bartoszkawa. Witam pana pułkownika. Co pan sądzi o szkoleniu z elementem zaskoczenia? W szkole to w Pawianicach, w o godem cicho. Jakiś idiota to wymyślił. Proszę Państwa, takie szkolenia mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. I takie szkolenia są potrzebne również z elementem zaskoczenia, ale jeśli wpadają nagle na zaczynają strzelać po ścianach i tak dalej do ludzi. O różnej konstrukcji psychicznej i ludzi, którzy nie są przystosowani i przygotowani do tego, może to skończyć się zawałem serca u niektórych. Na przykład. Po prostu. I już. Pan Matak, Panie Piotrku, da do się dotrzeć do danych zmiany nazwisk po wojnie, czy tak mówi Ceciekiewicz? Wszystko zniszczone. W pewnym sensie jest wiele rzeczy zniszczonych, ale jest jeszcze, ale nie wiadomo, co z nim jest. Oczywiście to, o czym wszyscy szukają, po, po UB. Po, po papierach po UB, po służbach różnego rodzaju itd., tak itd., tak po wojsku. A tymczasem jest coś, co podobno jest, to jest archiwum PZPR które ma jeszcze archiwum ppr bo ponieważ ta zmiana nazwisk odbywała się również poprzez dokumenty partyjne, proszę Państwa. I to jest ciekawe, a tym się jakoś nikt nie zajął. Nie słyszałem, żeby ktoś się zajął porządkowaniem, czy Państwo chciało archiwum PZPR. Po PZPR. Ja, to jest archiwum, to jest, tam są także to, co miał Komitet Centralny w swoim archiwum, są także dokumenty sprzed yy, yy, II wojny światowej, czyli dotyczącej KPP. Czy później z czasów PPR jeszcze, jak to tutaj było? I całkiem możliwe, że tam byłyby odpowiedzi, ale tym się nikt nie chce zająć po prostu. Nie wiem dlaczego. czy domyślam się, ale nie wiem. Poza tym ścieba ulica też, OS połowa za moja. Zaraz, a co pan? Znowu Komestę mnie pan oskarży o coś. No. Czy czytał Pan Pożegnalny list? list pożegnany mamy list z córką, które Super Express, List jest sprzedający, jak go czytałem, i poszły go. Nie, czytał pan, nie, nie czytałem. W ogóle jestem przeciwny. Nieważne, nie chcę, proszę państwa. Mógł odpowiadać na takie pytanie. Ja nigdy ani szczepionki nie byłem i żyję całkiem dobrze w DT Ameryki, dobrze, że szczepionki to coś podobnego. Czy filozofia powinna znaleźć się w podstawach programowej edukacji początkowej, powiedzmy, klasy czwartej? Czy to tylko brzonki? Kamil Rajtkowski powinna się znaleźć. Ogólne zasady filozofii. Oczywiście, że tak, ponieważ filozofia uczy pewnego rodzaju... Znaczy ja w ogóle, jeśli o to chodzi, dzieci się świetnie uczy filozofii. ta Notabene na bazie Kubusia Puchatka na przykład, no, czy różnego rodzaju innych rzeczy. Wiecie państwo, Filozofia również pokazuje pewne podejście do... Znaczy, jakby to powiedzieć... Znaczy, ja nie sądzę, aby był kłopot wytłumaczeniem dzieciom niektórych, że niektórych, niektórych pojęć filozoficznych. Powinno się znaleźć. Nie wiem, czy od klasy czwartej, nawet od klasy czwartej, przy okazji zresztą historii, nauki historii czy języka polskiego, bo... Tak się, składa, że, tak się składa, że część tych pis filozoficznych jest również w naszej literaturze, więc y, warto to zrobić. Bartosz, się Jakiego marszu, panie Bartoszu, bo nie wiem, jaki marsz. Komestę, no nie ja wiem, sorry, tylko tak se powiedziałem. No mogę też sobie powiedzieć, rozmawiamy normalnie, no. ZDSR-u, jak z klubem, to oczywiście regularnie. XXLion. Tak, oczywiście, i to. No. Dlaczego ogromna większość ludzi nie wiem, dlaczego nie ma twarzy? Niektórzy ludzie dlatego, że się boją po prostu. No. Może nie chcą. No właśnie. Natomiast panie Kamilu, pan Kamilia to rzeczywiście jest bardzo ciekawe pytanie, ale jeśli nie zaczniemy od początku przyzwyczajać do... Pewnych pojęć od samego początku, w drodze edukacji, właśnie dzieci, to niestety to wychowamy tylko i wyłącznie ludzi wierzących w tak zwany relatywizm. Bo to, co jest bolączką, to można jednym słowem określić, to dzisiejszy czas. Ja to nazwałem materializm konsumpcyjny, ale to przede wszystkim jest relatywizm. Czyli Czyli po prostu negowanie, odsuwanie od siebie. Oczywiście ja to tak rafli tłumaczę, tu się filozofowie nie zgodzą. Ten relatywizm się przekłada na wszystko: jest to relatywizm moralny przede wszystkim, relatywizm etyczny. Bardzo prosto opisany w pustyni, w puszczy, jak kalemu ukraść krowę, to jest zbrodnia, jak kali ukraść krowę, to nie. No właśnie, a tej zasadzie. To jest ten, co mówię, relatywizm. No. Komestę przepraszam, wiem, że pan mnie nic tylko tak walnąłem. Brąba i filozofia, zgadza się. No ale Maciej Wojtyszko, tak oczywiście, ale również muminki, proszę Państwa, bo to jest naprawdę jedna duża filozoficzna, nie tylko nawet. Tam jest taka, e, nie wiem czy pamiętacie, kometę nad Doliną Muminków, kiedy oni się zastanawiają, czy ta kometa przeszła, czy nie, czy mają wyjść z tej pieczary, to jest czysty plato, czy mają wyjść. I ona, i mama Muminków mówi, w końcu to jest nieważne, no zobaczymy, wyjdziemy, udawajmy tak, jakby komety nie było, to jest bardzo ciekawe po prostu. No, Jaki protestantyzm, ja nic nie mówiłem. Ja w czwartej klasie zabrałem się za traktat traktatem to Tadakiewicza, przygotowałem JLM swoimi dziełami, konfederalbackie. W czwartej klasie szkoły podstawowej? No właśnie. Rodecki, ale po co pan nie pyta? Czy Finlandia, Szwecja, czy Norwegia? Dlaczego pan nie pyta? No, dlaczego komuś strasznie zależy wiedzieć, gdzie jestem? Już chcecie cię wysłać na kas aresztowania. Ene czy inne? No. Pytanie, jestem doktorantem historii. No to też pan jest studentem. No właśnie, mówi pan książkami, a nie normalnie. No, proszę mi wybaczyć. Dlatego nigdy nie zostałem naukowcem. No. Flaming, flaming, to prawda z tą, tą brąbą. Czy zgodzi się pan, że odpowiednie służy powinny przejść do kakace, a zabierze je do innego szkolnego No Malinda, nigdy się nie zgodzę na ten temat. Ponieważ jest to bzdura, co pani pisze. A czy uważa pani, że odpowiednie służby powinny przeniknąć do PO i innych partii politycznych w celu nabierzenia szkodliwych elementów o tych, o których Pani pisze? No. Nazywający rzeczy po imieniu. Zakup 65 i 5, OK, ale chyba też powoli udział w konfliktach USA na pierwszej linii, a nie jako porządkowych gdzieś z tyłu jak zwykle to bywało. W pewnym sensie bym się z panem zgodził, bo to jest jednak, ale e, tak, ale to w ten, to dopiero wtedy, kiedy będzie odpowiedź, bo to F35 to nie tylko zabawki, to powiedziałam, to jest określony system. W pewnym sensie zgadzam się z panem. Like a Virgin, mówiłem już o tym. I to jest paranoja. E, w, to jest paranoja, to przecież jest coś najśmiesznego, to sądy same się ośmieszają. No. Ja mam widok z okna, nie twarz, bo bardziej mi się nie podoba, nie wiem o co chodzi. No. Marszu antypolskiego Ukraińców pana Hydra, to obstawa policji do tego Marszu musiała kosztować nie mało polskiego podatnika, czyli dla ja wszystkich Bartoszkowa, tak, ale zaraz to i, i to panu, pana spisali za co? Że pan tam uczestniczył, czy pan... No nie, nie wiem o co chodzi w ogóle. Coś słyszałem, że... No każdy wie, że jestem w Rumunii. No. Skoro już pan mysz pan filozofii w szkole, to może trochę nauczał łaciny, dlaczego już się nie uczy Zbigniew, nie wiem. Też nie wiem, łacina uczy. Ja miałem łacinę, zdaje się, już pamiętam jeszcze w podstawówce, a już na pewno w liceum w klasie humanistycznej, potem na studiach. Oczywiście niewiele z nich już pamiętam, ale łacina jednak nakuczy również logicznego myślenia. Niektórzy mówią, że e, jeżeli nie wiesz po polsku, czy po polsku jest coś dobrze napisane, czy nie, to przetłumacz to na łacinę. Notabene y, Sienkiewicz, Kwowady y, się świetnie tłumaczy na łacinę. On jest prawie napisane po łacinie. No. Nie uczy się, więc nie wiem no, w ogóle. W jakim kraju, Rafał Błaszczek? W którym kraju? Bo nie wiem, polskim czy nie, po Polsce, czy tutaj, gdzie jestem, nie wiem, śpiedy są wszędzie. No. Ładno, jak ja powiesz sobie zasłony, ja powiem, ale to nie są żadne ja, takie zasłony, no, to jest hotel, proszę Państwa, no. co ja będę Państwu pokazywał. Widno jest o tej porze jak w dzień, no, sami się domyślcie. Generalnie to muszę mieszkanie jakieś znaleźć i dla siebie, żeby rodzinę tutaj, bo inaczej to w ogóle będzie bez sensu to wszystko. No. Czy naprawdę nie uważacie, że bezpieczniej tego tematu nie ruszaj nawet w żartach? Tak? Poza tym pytań, co, kiedy słońce? Ale dobrze, no to ktoś i tak wiadomo, bo ja się nie kryję, nawet nie mam żadnego, VPL, żadnego VPN, żadnego VPN-a, nic, wszyscy wiedzą dokładnie, gdzie jestem, tylko nie mówię, gdzie jestem. No. Ja cekam. Nie, tutaj nawet o trzeciej w nocy nie zapada, gdzie jestem. Paweł Mikołajczyk, Janusz Molkę zna, znał Pan. Raz widziałem człowieka i znam go tylko z buka, natomiast wcześniej nie. No ale to... Czy może pan w jakiś sposób odnieść się do Słiego. O właśnie, wobec Hi, dlaczego widział podejść do Szpego Uważa Pan, że to próba zatrzymania monopolu? Tak uważam i uważam zresztą, że tutaj chodzi o zupełnie co innego, proszę Państwa. E, tutaj się zatrzymali prawdopodobnie mieli niezłe dane na ten temat. E, proszę zauważyć, że strasznie Niemcy zainstalowali w, w Huawei, że w tej chwili niemieckie koncerny te, telekomunikacyjne bardzo promują sprzed Huawei, a tu chodzi o. Internet Rzecz. Generalnie Internet Rzeczy i możliwości śpiegowania wszystkich zachowań i określania zachowań ludzi przez różne algorytmy, na przykład na podstawie lodówki, zawartości jego lodówki. To jest internet rzeczy, proszę Państwa. Ostatnio zresztą dostałem dość ciekawy artykuł na ten temat i przygotowuję, żeby coś na ten temat powiedzieć. I to jest próba zatrzymania monopolu tego Huawei. Ja wiem, że po drugiej stronie są Amerykanie, że taki iPhone też prawdopodobnie też to wszystko tam zbiera i tak dalej, ale nie. Tu chodzi również... Po co im to wszystko? Tu chodzi o ten monopol i o wykorzystanie przeciwko człowiekowi, bo tak jest. No, Jacekem, no, no powiedział pan, ale yy, panie Jacku, może pan mi odpowiedzieć jedno słowo? Pan powiedział, Norwegia, tyle w temacie. Dlaczego pan to napisał? Komu pan to podpowiada? No. Może jeszcze powie pan, w jakim mieście jestem? W Norwegii. Dokładnie. Ci, co słuchają już, to jutro pewnie pójdą do prokuratora i powiedzą, żeby już do Norwegów wpisać, żeby mnie tutaj wyciągnęli stąd i w kajdankach w gaciach przywieźli do Polski, bo jestem skazany, tak? O to panu chodzi? No proszę mi teraz odpowiedzieć, proszę mieć odwagę, skoro pan to napisał i odpowiedzieć. No. No. I wracając do tego pana Anną... I ja się przygotowuję do takiego tematu właśnie. Jeżeli mi się uda nadawać niedługo, a tutaj dzięki, na przykład takim ludziom jak pan Jacek M. czy inni, nie wiem, czy mi się uda nadać jeszcze cokolwiek. Powiem na ten temat, bo dostałem dość ciekawy artykuł na temat. To jest jeszcze, proszę Państwa, dodatkowa rzecz, o którą Państwo też nie myślicie. To jest nie internet rzeczy, tu nie chodzi o Huawei. Tu chodzi także o biotechnikę i całą tą, i całą tą biometrię. Czyli te punkty, jak tam Cię mówi, a to nie tylko o to. Chodzi również o określanie pewnego rodzaju charakterów, zachowań i odpowiednią później reakcję państwa do tego. Czasami niezbyt dobrą dla danego człowieka, a przede wszystkim o całkowitym zniszczeniu jednostki. I w tym momencie Chińczycy w tym przodują. Nawet Amerykanie nie odważą się zrobić to, co chcą zrobić Chińczycy, proszę Państwa. No, ale to zobaczymy. No Pani M., czy odpowie mi Pan na to pytanie? Czy właśnie? Czy nie? No ciekaw jestem. No właśnie. Raw Błaszczyk, no mam nadzieję. No. Byłem Panie Boże. No to bardzo dobrze, panie Jacku, więc co, po co pan powiedział to? Do... I tak, jestem w Norwegii. Rzeczywiście jestem w Norwegii. To jest prawda. Ale nie WOSLA. Huawei to jedyny operator technologii 5G w Polsce, taki jedyny operator technologii, I, ale naprawdę nie chodzi. Ja wiem, że tutaj niektórzy mają promieniowanie, bo przy 4G, przy czym innych, to promieniowanie to jest żadna moim zdaniem różnica. Naprawdę chodzi o internet rzeczy. Porozmawiamy sobie o tym, bo to jest naprawdę ciekawe. A, był taki, gdzie ludzie mieli zegarek na skórze liczący czas, który został przerażający, czy oprowadziła taka kontrola ludzi. Pan ma tak. Tak, to był film z jakimś piosenkarzem. jako się nazywał? Dość fajny nawet film, no ale to już nawet nie jest science fiction. No. No. Ale przecież jednostka się nie liczy, ważne jest dobro ogółu. Marlinda, kto to pani powiedział? Bo ja tego nigdy nie powiedziałem. Problem polega, że ogół składa się z jednostek. Dobro jednostek jest dobrem ogółu. Jeśli rodzina jest mocna, to i państwo będzie mocne. Proszę naprawdę popatrzeć dokładnie na świat. Sztuczna inteligencja, połączenie z 5 informacji informacje o każdej klasyfikacji ludzi. Tak, Krzysztof Rogacki, i o to w tym wszystkim chodzi. Pani Karpo, powinna stać po stronie rodziny zamordowanej, kiedy dziecko nie żyje, zostało, jak zachowała się policja. Damian Kwieciński, ale pan o tym już ciągle mówi. Tak, proszę pana, chodzi o to, że nie chodzi, jak się zachowała, chodzi, że to upubliczniono. Cały czas mówię o tym. I tu się z nim zgadzam właśnie. Za rodzicami zamordowanej Krystyny stoi prawo. Obawiam się jednak, obawiam się jednak, proszę Państwa, i dlatego chciałbym poznać pewne rzeczy, że może Pan, Panie Damianie, coś zmienić zdanie, ale nieważne. No, no właśnie, system kredytu społecznego, czyli system całkowitej kontroli. Prokurator nie będzie się trzymał, będzie zmuszony do tego, panie Jacku. M., a ja rzeczywiście jestem w Norwegii. Dobrze, w Trondheim niech tak będzie. Bardzo piękne miasto, bo już nie ma co ukrywać. I tutaj już prokurator, i wszyscy wiedzą, gdzie jestem, więc już niedługo mnie stąd w kajdankach wyrzuco. I powiem szczerze, szukam tutaj domu i mieszkania, jakby ktoś mógł pomóc, to byłoby dobrze, żeby móc tutaj, nie mam za dużo pieniędzy, ale zarobię na tej budowie, na to, żeby rodzinę tutaj ściągnąć i o to chodzi, bo moja żona i moje dziecko niestety są w o wiele gorszej sytuacji niż ja i wszystko się mści na nich po prostu, no ale dobra, nieważne. Także już wiecie Państwo, gdzie jestem, nie ukrywałem się od zawsze, to można namierzyć, nawet po reklamach, które się pojawiają i tak dalej, no. 5G jest kluczem, Rafał Błaszek, tak, 5G jest tak, tak wygląda. Ciekawe o tej biometrii, a Huawei ma w telefonach czy DigiLib, a ciekawa, gdzie to ląduje. a to proszę pana, no nie tylko Huawei, wiele mam takich rzeczy, no, ale chodzi o to, że wie pan, ja jeszcze przed wyjazdem to sieć komórkowa namawiała mnie niesamowicie do różnego rodzaju, namawiała mnie, za darmo dawali te Huawei'e, naprawdę za darmo, a ja nie lubię po prostu tego typu historii. Ćwiczy pan telemat? Nie, nie ćwiczę, ja nie wiem, nie lubię tego. No, no Walhala. Panie Piotrze, co pan mówi swoje prywatne. Po co pan? Ewa Dawid, Dawid. Mówię dlatego, że wszyscy mnie tu pytają i tak dalej. Mówię, bo zaraz mi zarzucą, że uciekam, ukrywam się. Ja się nie, uży, nie uciekam nie ukrywam. Po prostu jestem w tym momencie w takiej sytuacji, że no. Wolę pracować tu na, najoglą, na, na na dachach Trondheim, bo przynajmniej ciężko się pracuje, ale się czegoś nauczyłem. Przynajmniej porządnych, prawdziwych rzeczy. Nawet nie wiedziałem, że są takie fajne niektóre rzeczy. Nauczyłem się w końcu wiercić dziury, tak naprawdę, żeby mi się wiertarka nie wywalała cały czas. No, ale to proste. I do czego służy taka żółta metrówka? No. Ciekawe to jest. I nie mówię tego złośliwie, bo to jest czasami lepsze i bardzo potrzebne w życiu. Jestem dumny i pracuję z bardzo fajnymi ludźmi. Moim zdaniem chodzi o sytuację świadomości wiadomości pora walki. Co za tym idzie, odpowiada do doprzedzaję, bo zdaje się, to, co... Panie Damianie, zaraz, co tu ma być? Nie, nie musi pan, panie Damianie Kwieciński, zmieniać. Natomiast zdanie, ja, pan mnie chodzi o inny zasadę, tylko on pan nie rozumie. Falustwa, fal. dlaczego pan wyjechał? Nie wiem dlaczego. A już pan na tego teorię spiskową yy, natychmiast... Bo to jest jedyna możliwość, jedyne, tutaj, jedyne miejsce, z której mi ktoś rzeczywiście pomógł. Przydaj mi, dał mi wędkę, czyli pomógł mi z dalej, czyli dał mi pracę i pomógł nikt inny wie pana, a bez wędki bym nie pojechał. No. Mnie nie, nie wynajmuję pokoju. Mieszkam na, w tanim, mieszkam w tanim hotelu, i, ale w którym mogę jeszcze trochę pomieszkać. Bo mi to opłacono, natomiast jeszcze nie zdążyłem zarobić na to, ale już sprawia, poza tym nie mam możliwości tutaj, bo na razie jeszcze zmienić, znaleźć domu czy mieszkanie. Może ktoś wie, kogoś to by przyjął mnie, żonę, dziecko, zwierzaki, no ale nieważne. No. Ja nie pytam, to nie moja, gdzie pan. Ale ja pracuję na budowie. Oficjalnie jestem zarejestrowany już. no. Dlaczego? Falus, falus. Czy panel dają. A jaką ja mam przeszłość? Czy ja mam złą przeszłość? Czy, 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 niech pan powie, ale czy ja mam złą przeszłość? Nie, oficjalnie wszyscy wiedzą, wszyscy, którzy ze mną pracują, wiedzą, kim jestem. Czytali moje książki i dlatego mi pomogli. Ktoś mi pomógł, dlatego, dlatego. Więc o co chodzi? Ktoś, kto jest naprawdę wartościowym, inteligentnym, bardzo mądrym człowiekiem, mi pomógł po prostu. I nie dlatego to mówię, bo to nie jest tak, że bo wielu, bo tutaj bo tego, ale to jest to, co jest naprawdę dobre, no. Dla mnie to jest ciężkie w ogóle i też to musisz i on też znieść. dlatego, że nigdy w życiu nie pracowałem fizycznie. Nie jestem tak silny, jestem stary, mam 62 lata, nie jestem tak silny jak oni, Wręcz nie jestem słaby fizycznie. W dodatku zachorowałem, no. I co z tego? A falus, falus. Z Pana pytania wynika, że mam się wstydzić swojej przeszłości. A czy ja kiedykolwiek popełniłem jakiekolwiek przestępstwo? Niech Pan mi odpowie. Teraz proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo nie rozumiem tego pytania. No, no właśnie. Co tu mamy? Otwory, nie ma tak. ma pan rację, ale ja się na tym, no powiedziałem panu, ja się nie znam, no. no. A, gdzie pan Tyma urządził sobie kapelnię i że swój prawie przy bo został oskarżony o szkodzenie biegu. Panie Bartoszu, to jest wariactwo, co się dzieje, naprawdę, to jest tak, że to wszystko idzie w jedną stronę. Nie, YouTube mnie nie zablokował Jacekem, dlatego że mnie nie zablokuje, dlatego że ja nie jestem jednak oszołobkiem. Ja rozmawiam z każdym i szanuję każdego i chcę, żeby każdy. No. No. Dlaczego pis za Waszych sukces gospodarczy? Przecież to jest Malinda, Rady Boskie, ja cały, ja nie rozumiem Pani tak naprawdę. Wszystkich obywateli, ale więc i pisu. Nikt nie chce zawłaszczyć sukcesu gospodarczego. No. A dzisiaj sobie ta pseudodziennikarka, o tym przypomniałem policja, jaka pseudodziennikarka? Niech pan powie coś bardziej, bo to tutaj jest sytuacja, że może pan powiedzieć. No. Falus, falus. No i jeszcze raz mnie pan nie odpowiedział. Uważa pan, że mam się czego wstydzić? Ze swojej przeszłości, że popełniłem jakieś, jakieś przestępstwo. Nie, nigdy nie popełniłem przestępstwa, jestem skazany. Natomiast pewien pan, który bez prawa jazdy przejechał staruszkę na tych, nie został skazany. Po prostu. No. Tak jest w Polsce, niestety. I dopóki to się zmieni. Nie, nie czytam mnie, to nie chodzi o to, niech się by tam przed tego. Przecież widzicie, że ja się już nie... przestałem się złościć też. Trochę właśnie mnie tutaj też ta zbiada wszystko, choroba, to mnie wykończyła. No. Czy to prawda, że w Norwegii można się dość swobodnie porozmawiać po angielsku, Tak, i to jest właśnie mój awans, bo generalnie wszyscy się dziwią, bo ja mówię po angielsku nieźle, więc tu wszyscy się dziwią po prostu, że to mówię. I spokojnie, i rzeczywiście spokojnie, nie ma najmniejszego problemu. I powiem jedno, ludzie się uśmiechają na swój widok do siebie, to jest najważniejsze. Poza tym byłem trochę na zachodzie w swoim życiu, w różnych krajach, w Stanach też i tak dalej, ale tutaj po przyjeździe muszę powiedzieć, że musiałem się od początku uczyć. Tu jest zupełnie inaczej. No. Ale bardzo ładne, bardzo ładne widoki. Jeszcze myślałem, że się zorientujecie, wystarczyło zdjęcia, które wrzuciłem parę razy sprawdzić. No. Do tak, ja wiem, Mironbe. I to jest największy problem. No. Pseudo dziennikarze, czyli Dowajna Republika TV z XMZ. No. Montowałem anteny i wiem, jak podgląda się moc. Anten poza dozwolony zakres i nikt tego nie odzywał. Poważnie? To też jest ciekawy temat, bardzo bym chciał tutaj jakoś. Nie wiem, pan ma mojego maila, bo ja to swój mail gdzieś tam puściłem. Niech pan mi da, nawet pod pseudonimem, to, to jest, bardzo ciekawe by było wszystko, bo naprawdę przygotowywałeś do takiej audycji. To by ciekawe było. Ludzie, którzy oni za dużo YouTube'ów lewe, wrzutki do 5G smażą mózg tak samo jak 4G i telewizja cyfrowa. 5G niesie ze sobą nową rewolucję przemysłową, a w ogóle po tak. Za dużo Jakubu YouTube'ów za mało danych. To no, też prawda. A jakąż my gospodarkę mamy? Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, bo ja jutro rano wstaję do roboty. Bardzo rano, ale fajnie. Bardzo się cieszę. Pan ma tak, tu nie jest przyklejony tyłu. Jeszcze jakieś pytania, to odpowiem. No. no właśnie. Muszę się zorganizować w moment, jak zorganizuję, jak już w końcu, żeby to będę dalej kontynuował. To będę dalej kontynuować. Kontynuować można tylko dalej. Sorry za to. Też już nie panuję czasami nad językiem. Będę dalej pisał choluba 2. Na złości wszystkim napiszę choluba 2. Także i także zobaczycie. Rosja przyrzuca wojska na białorusiolskie czołgi, skandaly śpiegowce, myśliwce to się do Mińska. Tak, to znaczy, że już jest po białorusi. Ja już to dawno słyszałem, że jest podobno nawet już coś na miejsce Łukaszenki, tylko że Rosjanie nie lubią takich gwałtownych zmian. Po prostu. Adamski. Praca uspokaja. Może Pana nie mnie mnie to, a, to Pan nie uważa za debila i idiotę. No. Niech Pan mnie przeprosi. Dlaczego Pan mnie nie chce przeprosić? No. Jaka muza? Bez rękawnika, aż tak zimno. Panie Krzysztofie, nie, po prostu tak go włożyłem. No ja, to jest ten Norszke Zomer, jak oni tutaj mówią. Muszę się nauczyć norweskiego. No. Ewa Dawid, żebym poprosić pana żonę, no, no muszę ich pozdrowić ich telefonicznie, niestety, tylko. Bartoszka, dziennikarka, która wjechała mi przy dozorze obiektywy i robiła mi zdjęcia, gdzie wcześniej uprzedziłem, że nie wyrażam zgody na filmowanie, miała nie robienia mi zdjęć, odsuwając się od jej obiektyw ręką. Panie Bartoszu, jest pan także ofiarą herb folku, po prostu to jest taka sytuacja. Proszę pana, a czy pan myśli, że mnie nie szlak nie trafia, kiedy jadą moimi tekstami i mnie nie wymienią? Bo oni uważają, że oni są lepsi. Ostatnio powiedziałem, że dwóch znanych dziennikarzy namawia mnie na napisanie z nimi książki. Akurat o Mosadzie i działalności Mosadu w Polsce. Hmm, powiem, bo zdradzę to, bo niech piszą. Ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę, nie chcę. Odciąłem się od bestii medialno-politycznej w Polsce i praca o postaw to mnie interesuje. Jutro idę, będę blika szlager, będę znowu robił dachę. Jak to opublikowano zdjęcie do tego Jakuba, to jest złe i uważam, że powinni to wyjaśnić. Kto i co, jak spoza co, Damian Kwieciński, dobrze, tak pan uważa, ma pan rację, niech tak będzie. Tak uważa, dobrze, z tym się mogę zgodzić, tylko opublikowanie tego i pokazanie. Co to ma pokazać? Moc państwa? Panie Damianie, to ja powiem wprost. Jeśli prawdą jest to, co mnie już trzy osoby mówiły z różnych źródeł, które chcą być anonimowe i z powiem, że tydzień przed tym zgłosił się na policję tą samą facet, który powiedział, że ten cały Jakub namawia go za pieniądze do zabicia tej dziewczynki i policja to olała, to to zatrzymanie jest jak najbardziej bzdurne i to rzeczywiście porobienie szopki, pokazywanie tego wszystkiego. Moim zdaniem mogli go nawet zwinąć, skuć, zrobić gołego i tak dalej, wrzucić gdzieś tam, ale nie powinni pokazywać. Nie powinni, bo to daje argument adwokatom, obrońcom praw człowieka, i tak dalej, i nie możemy pozwolić na takie łamanie przepisów. Łamanie, po to jest złamanie procedury. O to mi chodzi. Rozumie pan, już mówię, jak chłop, przepraszam, krowie na granicy. Zgadza się pan teraz, czy nie? No, teraz się pan zgadza ze mną? Proszę mi powiedzieć. No. Niech pan mi teraz odpowie. Falus, falus, tak, niech pan zmieni pracę na lżejszą, najlepiej w Polsce, w kraju jest dużo pracy, zwłaszcza na młodych ludzi doświadczających. Tak, 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 szczególnie po tym jak w 2017 roku za tą, co chciałem zrobić z doświadczeniem rzeczywiście dla Polski, zniszczono mnie totalnie. Dzięki temu stałem się alimenciarzem, nie ściganym przez komorników niewypłacalnym, bo w ciągu jednego dnia zamknięto mi i to zamknął mi to, zamknęła mi to prasa. Prasa, co prawda prasa opozycyjna, ale nikt prawicowej mi nie bronił, ponieważ oni też byli tym zainteresowani. No C niech Pan nie gada mi tu bzdur. Falus falus, a poza tym nie odpowiedział na pytanie, czy Pan uważa, że mam się wstydzić swojej własnej przeszłości, bo ja się jej nie wstydzę. No gdzie tutaj jest ten Pan, który powinien mi powiedzieć, odpowiedzieć, no, czy Pan się ze mną zgadza, czy nie zgadza się ze mną? No. Tak powiedziałem. Zgadza się pan? No. No, Sommer, Sommer. Całkiem fajna. Bacher. Nie, nie będę tutaj bacher. Puszczał. Dobrze. Kto chce jakiego, jakąś... Chcecie jakąś muzykę? Na koniec? No. Bla, bla, bla. Niech będzie bla bla bla. Teraz już dobrze. Do widzenia. Koniec zabiera ludzi. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Krzysztof, nie ja nie chcę po prostu, nie to, że wiem co robię, tylko obawiam się, że to byłaby bzdura. Znaczy, nie, nie chcę w ogóle z dziennikarzami się zadawać w ogóle. Krzygosz Bakuła, nie jesteśmy na ty. Poza tym sugeruje mnie pan, żebym zdradził. Obraził mnie pan. Proszę mnie teraz przeprosić, albo pana stąd wyrzucę. No. Pan Grzegorz Bakoła napisał, zacznij pracować dla ruskich Niemiec. Obraził mnie pan, naprawdę obraził mnie pani tak w stylu właśnie gazet, które mnie wtedy zniszczyły. I to wszystko. Proszę mnie, proszę, proszę mnie teraz przeprosić, albo pana wyrzucę. daście teraz po poczekam, dam pana tutaj, no. Krzysztof Rogalski, muszę się zorganizować. Przede wszystkim, naprawdę, ja cały czas mam w tle żonę, syna, który chcę tu ściągnąć inne sprawy. No, proszę mi wierzyć. Tak, puszczę kata. Puszczę mordercę w garniturze. No. O tej technologii jeszcze zrobię audycję, jeszcze pokażę panu i państwu, bo dostałem właśnie. Sobie puścić nie mam, no. a sobie puszczę. Ja to bardzo często słucham, w tej chwili słucham bardzo dużo muzyki. Siedząc na dachu, bardzo fajnie mi się, waląc płotkiem, bardzo dobrze mi się, nie tylko robiąc różne y, blachy, różne rzeczy, bardzo fajnie mi się słucha, no. No, panie Grzegorz Bakuła, mam jeszcze, daję panu jeszcze szansę, proszę mnie przeprosić. Daję panu ostatnią szansę, no, no. No dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Lecę Pani tesla cały czas, ale nie mogę go puścić, bo to nie jest... Przez proszę Państwa, dobra, puszczam Państwu e, to, co ostatnio nie puszczałem. Trudne pytanie mi Pan zadał. Ciężko mi się do tego odnieść, bo można dwojako patrzeć. Zwykle doszukuję się pozytywnych cech, więc odpowiem, że nie. Jeśli tylko działa Pan dla dobra Państwa, w to wierzę. Dla dobra Państwa, więc właśnie. Może nie, całej rodziny nie ma, tylko ja jestem. Powiedziałem, nie mogę wynająć, nie mam tu możliwości tej chwili. Może ktoś wie o jakimś mieszkaniu czy dobie, który przyjąłby mnie żonę ze zwierzętami, wynajmę po prostu, oczywiście w rozsądnej cenie, bo pracuję przecież dość ciężko i będę pracował, żeby to na razie, to bardzo bym chciał. Może ktoś mi może pomóc właśnie, to bardzo wdzięczny tutaj. Nie wiem, kim pan jest, panie Grzegorzu Bakuła. Jeśli byliśmy na ty, to bardzo miło. tylko ja nie wiem, to jest pana pseudonim, więc może proszę mi jakoś prywatnie na maila przypomnieć, kim jesteśmy, to wtedy powiem. No. Ale dla ruskich i Niemców nigdy nie będę pracował. Ja nie zdradziłem. Nigdy ja miałem okazję. No. Kukuryku właśnie zaraz mówiłem. no Lecce peni to najlepszy ten. No. Dobrze już dajmy spokój. Pan Bakuła zażartował w taki sposób. OK. Nie ma problemu. Tak i dalej będę pisał. Na pewno będę pisał i dostaniecie. Także już pan Bakuła powiedział, przepraszam. To był, to był prawdopodobnie żart, skoro się znamy, uważam, że może tak żart żartować, ale ja nie wiem kto to jest. No po prostu yy, nie mam jego pod pseudonimem tutaj jest. Kukurka, ale dzisiaj ja, jaka zakrapiana, wie pan co, ja nie piję. Ja w ogóle nie piję. I to jest najciekawsze. No. Powiedziałem, że Trondheim, jestem w Trondheim, w Norwegii, w Trondheim i tutaj szukam domu, mieszkania, które by mnie z żoną, dzieckiem i zwierzakami. Ale no niestety. Czy przez telefon, który ma czytnik biometryczny może umożliwić? Tak, każdy telefon może zmienić. Zrobię następną rzecz, proszę pana. Powiem państwu, następną KHT, nie wiem, czy jutro, czy pojutrze, to wszystko zależy od tego internetu. Do no Właśnie jak w końcu wynajmę jakiś, dane, no, będę miał stałe łącze, bo tak tu jest w Norwegii bez limitów, wtedy będę mógł częściej więcej nadawać. Mirombe, moja żona mu straciła pracę ostatnio. Niestety, po prostu ją wywalili. Nie wywalili, tylko to jest też przeze mnie, bo ja mam pełną świadomość, że gdybym nie zaczął, nie napisał tego wszystkiego, nie zaczął, nie miałbym, nie miałbym tych kłopotów. Mimo nawet ustawy dezobiegizacyjnej, a ustawa dezubekizacyjna postawiła mnie w tej sytuacji, w jakiej jestem. Ale nieważne, nie wracajmy do nieważne. Dobra, e, proszę Państwa, dobrze, ja puszczę i chyba następną KHT zrobię, e, chyba następną... E, taką, e, zrobię proszę Państwa, taką KHT na temat w ogóle tak zwanej... Tak zwanej, tak zwanej bazy werbunkowej, czyli środowisk, w jakich się koncentruje, jak to się robi, a przy okazji departamentów dosier. Jeśli chcecie, to będzie takie szkoleniowe trochę KHT. Na temat pojęcia baza werbunkowa, jakimi środowiskami się interesuje, jakimi ludźmi, jak się ich wydobywa, co się obserwuje, e, jakie są kategorie tych ludzi. Chcecie takie KHT? To będzie. Kukuryku, kukury, po co pan to pisze? Przerobi pan specjalnie, no. Walus falus, ja o tym wiem, jako muszę. Ja muszę niestety, tylko to jest kwestia, że ja nie mam, że muszę tutaj, szukam pomocy, kto by mi wiedział przynajmniej o jakimś domu, ja tym bardziej, że ja jestem też, nie mam samochodu i tak dalej i to wszystko, ale jakimś przy z domu bądź mieszkaniu, gdzie przyjęliby mnie z żoną, dzieckiem, z po prostu. No z wieżaków, są, trzy są w Polsce, kot jest ze mną jeden, ale muszą tu przyjechać. No. Właśnie. I to koniecznie chcę, więc zrobię taką KHT i będzie dobrze. I zobaczycie Państwo. Krzysztof K. następna kachata o kulisach, rozwiązaniu Nie, następna będzie o tej bazie warunkowej. Obiecuję Państwu. Dobra, a teraz na sam koniec dla wszystkich: puszczam mordercę w garniturze. Moje słowa: muzyka i wykonanie Krzyśka Werkowicza i reżyseria tego mordercy w garniturze jest po prostu, jest nasza wspólna. O jest. Uwaga, proszę Państwa, puszczam.

Jestem z jedynej słusznej partii, tej, która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud, gdy powiem gincie, to gniecie i uśmiech wam mnie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież. By stos gnijących chciał wciąż rusł, gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących chciał wciąż rusł. Zamieniam wody w tanie wino i patrzę jak atrament lśni gdy zechcę wasze dni przeminą, więc patrzcie A jak będę zaprosznie światy burzę na środku w waszej krwi. To ja morderca Właśnie. w garniturze w którym na możliwość własnej Trzeba nie Ozwalam, tak, ale my nie mamy też wszystkich robiliśmy w domu. Bo wciąż potrzeba nowych ciał. Jakie je zamówimy? Dom buduję z mgły Zabieniem i z piasku. I zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy w patrzeni... Płaski świat Zapominacie Nie wiem, nie mam kontaktu z Polonią Tutaj nakładam więc, Polonii, z na... maskę, dobro, złu, świat, nakładam więc kolejną maskę Udając dobro Błogosławię złu A wy w Płaski świat Zapominacie Prostych słów Nakładam więc Kolejną maskę Udając dobro

Będzie na końcu O, skończyło się. Proszę Państwa, no więc właśnie ja sam koniec dziękuję tutaj za wsparcie i za różne rzeczy. No a i za różne tej, także tak, bo bez koloru, bo gdzieś mi się zgubił tamte, proszę państwa. Nie mogę nikogo tutaj odpowiadam komuś zaprosić. Z przyjemnością do kogoś zapraszam. Nawet z miejscowych Polaków tutaj. Bardzo ciekawe by było, ale ja po pierwsze nie mam kontaktów, po drugie nie mam możliwości. To jest też kwestia tych ograniczeń. Nie znam tutaj, tutaj mi to, tutaj to trochę pomagają, ale muszę wynająć jakiś dom, jakieś mieszkanie, coś, żeby tutaj mógł dziecko, żebym mógł tutaj żonę i dziecko i moje zwierzaki sprowadzić. Może ktoś wie. No, powiedziałem, gdzie jestem i już. O, Damian Kwieciński się tutaj, no. Ale pan jest uparty. No, zobaczymy. Dobra, dziękuję Państwu następna KHT będzie o bazie werbunkowej i trochę odepatrza dosier opisze trochę, jak to wygląda, jak, jak się patrzy na ludzi i na środowiska z punktu widzenia właśnie wywiadu. Podobnie patrzy kontrwywiad, bo trzeba tak patrzeć, żeby znaleźć, znajdować szpiegów i neutralizować ich. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc, do jutra albo na... albo do pojutrza, to wszystko zależy kiedy i gdzie. Na razie naprawdę koncentruję się na wielu rzeczach, na wielu rzeczach, a... Palącym dla mnie problemem jest właśnie, bo tutaj w tym hotelu ciężko się mieszka, znaczy mieszka się fajnie, tylko że to ciężko mi nadawać, robić tą organizację normalnych rzeczy, zacznę również pisać i tak. Eee, właśnie. A nie wiem, kto to jest ta pani, pani Tereso z Kalkuty, więc jeśli zdacie moje. Eee, no, jeżeli chodzi o Kościół Polski, tutaj to akurat tak się składa, że niektórzy Polak, no nieważne, nie chcę na ten temat mówić w ogóle. Ja cały czas myślę o, o środku myśli pozytywistycznej i, i to właśnie chciałbym to zrobić dla wszystkich Polaków z całego świata. Właśnie. A podoba mi się tutaj, właśnie. A na sam koniec pokażę Państwu jeszcze, żebyście Państwo widzieli. O nie, nie dam rady tą kamerą przyjechać, to sięgnę. O, widzicie Państwo, tak wygląda noc w Norwegii, w Trondheim. Piękne miasto, pięknie, fajni ludzie. Także o. I nie ma sensu się. I proszę mi nie zarzucać nigdy, że się ukrywałem, bo ja się naprawdę nie ukrywam. No dobranoc, proszę Państwa. Do zobaczenia. Do jutra, albo powiem tak. ja Nie rzuciłem palenia, tylko tutaj się nie palia. Ja szanuję ludzi po prostu i szanuję, szanuję ludzi tych, którzy ich obyczaje i staram się. Yy, po prostu jestem tutaj jednak gościem, więc szanuję o, o gospodarza. Szanuję tego, co. Te, no, jak się nazywa? No, przepraszam. O Jezus, Maria, na końcu języka zakałopućkałem się co za słowo. Dobrze. Dobranoc. Do następnego razu. Może jutro, może pojutrze. To wszystko zależy. Od tych. Dobrze, zaraz muszę tylko coś jeszcze wyłączyć i wyłączam. O, wyłączam, mi się nie wrzuciło. Dobranoc.